Okej, cześć. Słychać nas? Puk, puk, halo? Napiszcie w komentarzu, czy dobrze nas słychać, znaczy teraz głównie mnie. Witajcie na naszym pierwszym webinarze online w historii kanału Pi-stacja Matematyka. Ja nazywam się Patryk, a to jest... Zosia. Zosia. Ja jestem nauczycielką, Patryk jest korepetytorem i poprowadzimy dla Was ten webinar. Skupimy się na wybranych przez nas zadaniach pod egzamin ósmoklasisty oraz egzamin gimnazjalny jednocześnie podoba egzaminy. Nie będziemy tu Was uczyć od początku wszystkiego, co jest potrzebne na ten egzamin. No, 2 godziny. No bo 2 godziny nie da, tak? Więc wybraliśmy kilka zagadnień, które naszym zdaniem są ważne i chcielibyśmy z Wami je przećwiczyć tak na gorąco jeszcze przed egzaminem. Tak, na początek chcemy Was zachęcić do zasubskrybowania naszego kanału Pi-stacja Matematyka. Wtedy dostaniecie od razu powiadomienia o nowych lekcjach albo o nowym webinarze, które szykujemy już niedługo. A propos. Bo w dniu egzaminu oraz w dniu egzaminu gimnazjalnego oraz w dniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, czyli 11 oraz 16 kwietnia Dokładnie. Tego roku o godzinie 18 zapraszamy Was też na webinar, na którym będziemy na gorąco omawiali zadania z tegorocznego egzaminu. Tak. Więc jeżeli nie będziecie bali, nie będziecie chcieli posłuchać o tych zajęciach jeszcze raz, to Was zapraszamy i wtedy rozwiążemy wszystkie zadania, omówimy i... Dokładnie przeanalizujemy, pokażemy Wam możliwe rozwiązania, więc zapraszamy Was już 11. I jeszcze jedna taka ważna informacja, że wszystko to, co robimy, jest za darmo, jest to dla Was, więc chcielibyśmy, żebyście Wy z tego korzystali, wykorzystywali nasze narzędzia jak najlepiej, nasze filmy i webinary. Więc jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich teraz w komentarzu. Ten film pojawi się również później w wersji, no już nie na żywo, i wtedy będziecie mogli również zadawać pytania, komentować, co możemy zrobić lepiej, co Wam się podobało, bo to jest to, co nas buduje i motywuje do działania. Więc co to na to, Zosiu, żeby zacząć już w ogóle? No tak, zaczynamy już. Daliśmy 2 minuty osobom, które się spóźniły, żeby do nas dołączyły. Tak, zgadza się. No to cóż, zaczniemy. Na chwilę ekran zniknie. O! I żeby to jeszcze jest pierwsze zadanie, którym będziemy się dzisiaj zajmowali. Tak, pierwsze zadanie z kosteczkami i z sześcianikami, czyli coś na temat geometrii. Z jednakowych sześciennych kostek, których krawędź ma długość 1, sklejono bryłę przedstawioną na rysunku. Ile takich kostek należy dołożyć, aby otrzymać najmniejszy możliwy prostopadłościan? Widzimy tutaj dwuwymiarowy rysunek, który przedstawia trójwymiarową bryłę. Fajnie byłoby może przedstawić tą bryłę może w trójwymiarze albo coś takiego. Na egzaminie nie możecie tego zrobić. No, tak? No nie, ciężko będzie. Dzisiaj, żeby Wam pokazać, pokazać jak można podejść do takich zadań, pomóc to wyobrazić, przygotowaliśmy specjalnie dla Was trójwymiarową wizualizację tego zadania. No to spójrzcie na ekran. I to, co teraz widzicie, jest tym, jak wygląda nasza figura, tyle że w trójwymiarze. My oczywiście mamy dostęp tylko do dwuwymiarowej kartki, jednak to będzie wyglądało w ten sposób. I teraz będziemy uzupełniali tą figurę bryłkami tej samej wielkości, 1 na 1 sześciennikami, aby otrzymać najmniejszy możliwy prostopadłościan, tak? Dokładnie. Czyli takie pudełko, do którego moglibyśmy włożyć tą bryłę. Zgadza się, więc musimy poznać najpierw może wymiary tego pudełka, tak, żeby kiedyś sklejaliście na pudełko z papieru, tak? Żeby skleić pudełko, no to trzeba widzieć, jak dużo chcemy to pudełko mieć. A, pewnie. Każdy prostopadłościan ma 3 wymiary. Wysokość, szerokość oraz trzeci, Dokładnie. Który będziemy nazywali głębokością na nasz użytek. Bo głębokość patrzymy na ekran, jak głęboko jest na ekran. W ekran wchodzimy, żeby to zobaczyć. Dokładnie. To zacznijmy od głębokości może. To spójrzmy sobie tutaj na dolną warstwę. Mamy głębokość 2 klocków, ponieważ nic nie wystaje poza tą warstwę oraz wystaje nam tylko 1 klocek w tym miejscu. Więc jak popatrzycie sobie na ten sam tył, tak, ten obrys tej figury, to poza tą, to L, tak, takie L, które teraz Patryk pokazuje, nic w głąb dalej nie wystaje, tak? A do nas, bliżej nas jest tylko jedna warstwa klocków. Tak, to spróbujcie. Wy nie możecie tego zrobić na egzaminie, ja natomiast mogę sobie zmienić perspektywę tutaj i pokazać, że rzeczywiście grubość tego wynosi 2. Grubość albo jak my to nazwaliśmy... Głębokość. Głębokość, tak? Tutaj nic nie wystanie. Ani z prawej, ani z lewej nic nie widzimy. Tak. Czy możemy sobie od góry obejrzeć tę bryłę? Tak, nie kłamie. To jest 2. Wróćmy do naszego widoku, więc wiemy już, że głębokość tej figury to jest 2. A co z wysokością na przykład? Sprawdźmy. To jest najniższa warstwa, więc przechodzimy 1, 2, 3 i... Czy to jest koniec? Koniec? No nie, bo jeszcze mamy tutaj 4. Tak. Trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystko jest w jednej linii, nie musi tak być. Przy głębokości tak było, ale tutaj przy wysokości okazało się, że ta jedna warstwa była przesunięta, tak? Czyli 1, 2, 3, no i 4. Tak. Czyli wysokość to jest 4, teraz widzimy to od przodu, tak? Tego... Tej bryły, tutaj też możemy sprawdzić od wysokość. Tyłu, aczkolwiek lepiej będzie od drugiej strony obejrzeć, posłuchajcie, ponieważ od tej jest trochę wysunięta. To jest wysokość, tutaj widać wyraźnie 4 bryły w tej tylnej warstwie. Dobra, to jaki nam jeszcze wymiar został? Szerokość, z tego co dobrze pamiętam. Dobra. Patrzymy, gdzie jest najszersza ta nasza bryła? Ups. O, trochę problemów technicznych. Spadłem, ale dobra, jesteśmy już w górze, więc tak, szerokość jest tutaj. 1, 2, 3, 4 i 5. Czy coś wystaje na prawo lub lewo? No, w naszej... Nie, teraz jak widzicie, przekręciliśmy bryłę. Ani po prawej, ani po lewej nic nie ma, czyli szerokość to jest 5, tak? Tak. Czyli udało nam się rozpoznać wymiary naszej bryły. Przypomnę, to było 2 na 4 na 5. Zgadza się. Okej, dobra. Ja też tak pamiętam. Nie możecie teraz sobie odpalić oczywiście tej gry podczas egzaminu, byłoby bardzo trudno, więc musicie sobie wyobrazić, ale my chcemy, żebyście sobie wybudowali taką intuicję w swojej głowie. Dobra, powróćmy może tutaj do naszego zadania. Dobrze, powróćmy teraz do naszego zadania, wybaczcie za tą chwilową przerwę. I zapiszmy sobie, jakie wymiary odczytaliśmy z naszych bryłek. To były wymiary 2 na 5 i na 4. Tak, 2 to była głębokość, 5 to była wysokość, 4 to była wysokość. Tak, dokładnie. Zgadza się, więc znamy wymiary naszego bloku i spróbujmy jeszcze raz wrócić do naszego świata gry. Właśnie to robię. Jak tutaj widzicie. Będziemy mieli teraz taką możliwość, no tak, które znowu nie macie na egzaminie, dołożenia rzeczywiście tych sześcienników, żebyście uwierzyli, że tak się da. Tak, oczywiście. Posłuchajcie, ja będę dokładał te klocki, a wy będziecie liczyć. Ja nawet nie będę sprawdzał, ile to jest, więc uwaga, gotowi? Liczcie i podajcie w komentarzu odpowiedź, ile klocków trzeba dołożyć, aby stworzyć takiej prostopadłości. Okej. Mam nadzieję, że nadążacie. Ja to robię bardzo szybko, już mam wprawę, bo w tą grę już trochę grałem w swoim życiu, nie ukrywam. I zobaczcie. Czy czegoś jeszcze nam brakuje? No nie wydaje mi się, to jest najmniejsza możliwa bryła. Zwróćcie uwagę, że dzięki temu, że ta grubość, czyli nasza głębokość tej bryły wynosiła 2, tak? To każdy klocek jest widoczny, tak? Czyli nie ma takiej możliwości, że brakuje nam czegoś w środku jeszcze. Tak. To jest wygodny przykład pod tym względem. Dokładnie. No to co? Przejdźmy teraz znowu do naszej kartki papieru. Jak to będzie wyglądało. Więc mamy już wymiary naszego prostopadłościanu. I w zasadzie tak, zapomniałem. Ile kostek naliczyliście? Bo pewnie już piszecie w komentarzu. Niestety ja ich w tym momencie nie mogę zauważyć. A my teraz policzymy to inną metodą. Dokładnie. Więc tak, na początek policzmy sobie, ile kostek obecnie znajduje się na tej figurze. Ja sobie lubię podzielić to na kilka części. Zobaczcie, tutaj mamy takie 2 na 2, taką platformę, powiedzmy. Podstawę, tak to można sobie nazwać. Dwa klocy, 2 razy 2, tak. Czyli 4, dokładnie. Teraz mamy drugą platformę. Górna podstawa. Tak, 3 na 2, łącznie mamy 6 kloców. I został jeszcze nam taki łączniczek. Taka kształt litery L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znowu 6. Dzięki temu podziałowi żeśmy policzyli każdą część raz i dokładnie raz. Dokładnie. To jest bardzo ważne. Mamy 4, dodać 6, to jest 10, dodać 6, czyli to jest 16. Nasza bryła ma 16 klocków. Składa się z 16 klocków. Natomiast prostopadłościan, do którego możemy włożyć naszą bryłę, ma wymiary 2 na 5 na 4. Czyli musimy sobie obliczyć, ile zmieściłby klocków taki prostopadłościan. Dokładnie. Czyli nic innego jak policzyć objętość, czyli wymnożyć sobie wszystkie trzy wymiary. 2 razy 5 razy 4, no to już jest dosyć prosty rachunek. 20 razy 2 to jest 40. Ok, to jak teraz policzyć sobie, ile klocków należy dołożyć? no to to jest dosyć proste. Jakbyśmy budowali nasz prostopadłościan od zera, to potrzebujemy 40 klocków. Mamy 16, więc najprostsze działanie, odejmowanie. Musimy sobie od 40 odjąć 16. To jest oczywiście 24. I to jest nasza odpowiedź. Czy też naliczyliście tyle podczas, jak budowałem to w grze? Okej. Oczywiście tutaj też da się liczyć w ten sposób, że dokładamy sobie do tego rysunku kolejne kostki, tak? Moglibyśmy. Teraz przechodzimy do kolejnego, tak? Jeszcze nie? Okay. Można sobie tutaj wliczyć, tu brakuje nam jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej w tej warstwie, tak? Ale jak rozumiem, gdzie bardziej skomplikowany, większy, to będzie tak trudno. W ten sposób bardzo prosto jest zgubić którąś bryłkę. Dlatego bardzo polecamy Wam tą metodę, żeby obliczyć objętość tego prostopadłościanu, a potem odjąć te bryłki, które posiadamy. Mhm, oczywiście. To co? Przechodzimy do następnego? Tak, do następnego zadania. Żeby to przećwiczyć, przygotowaliśmy dla Was jeszcze jeden przykład, a ten sam temat, tak? Tak, tutaj głównie zajmie się Zosia. Teraz już nie będziemy w tym przykładzie posługiwać się tą ściągą trójwymiarową. Mhm. Teraz uznamy, że mamy dokładnie taką samą sytuację jak na egzaminie. Na egzaminie nie macie programu, gry, klocków. Komputera na plecach. Tak. Więc możecie tylko użyć swojej wyobraźni oraz tego, co widzicie na rysunku. I my teraz będziemy dokładnie tak samo postępowali, jak w poprzednim zadaniu, aby zrobić ten przykład. Polecenie jest dokładnie takie samo, nawet nie musimy go czytać, aczkolwiek na egzaminie, jeżeli nie macie takiej osoby, która Wam powie, że polecenie jest dokładnie takie samo, to je przeczytajcie. Tak, za każdym razem. A nuż okaże się, że znaliście to zadanie, ale miało troszeczkę inne polecenie i rozwiążecie inne zadanie. Jak rozwiążecie inne zadanie, to jest duża szansa, że wynik wyjdzie Wam błędny. No, faktycznie. Dobrze, więc to jest dobry zwyczaj, zawsze czytać polecenia. Mhm. Na początku i na końcu najlepiej. Najlepiej 3 razy. No, ja myślę, że 2 wystarczy na początku, jak zrozumiesz, i na samym końcu, żeby się upewnić, czy to, co zrobiłeś, to jest to, co trzeba. Dobra. Więc zaczynamy od tego, że ma być prostopadłościan i najmniejszy możliwy. No bo oczywiście, takich 100 na 100 na 100, to by nam zmieścił to. Tak, ale to nie o to chodzi w tym zadaniu. Dobra. W takim razie, tak jak poprzednio, będziemy chcieli określić wymiary tego prostopadłościanu na podstawie wymiarów tej bryłki sklejonej tutaj. A zacznijmy może od szerokości, bo wydaje mi się najprostszą. Chyba tak. 1, 2, 3, 4. Tu nic nie wystaje, tak? Tutaj też nic nie wystaje, prawda? Ani po lewej, ani po prawej. Czyli 4 to będzie nasza szerokość, tak? Dobra, to jest 4, czyli szerokość. To może przejdźmy do wysokości. Mhm. Dobra. Mamy tutaj taki poziom 0. No można sobie pomyśleć, że to jest jakiś budynek. Mhm. I to jest parter. I nad tym parterem mamy jeszcze 2 piętra. Czyli razem z parterem mamy 3 piętra. Mhm. Tak? No ale jeszcze jest piwnica, posłuchajcie. No to tak. Jest nasza piwnica. Poziom poniżej tego poziomu, od którego wyszliśmy. Wobec tego mamy tak naprawdę 1., 2., 3. i 4. piętro. Tak? Czyli mamy 4 piętra. Tak? Czyli 4 to jest wysokość jednocześnie i szerokość. Zdarza się. Został nam jeszcze 1 wymiar. Tym wymiarem będzie głębokość. Patrzymy. Gdybyśmy szli stąd, tak? To jest znowu ten punkt odniesienia, czyli 1. warstwa. To w tą stronę mamy 1., 2., 3., 4. warstwa. Tak? To jest to. Czy to jest na pewno nasza głębokość? Zgadzasz się, Patryk? Nie wiem, ja bym sprawdził. No jeszcze sprawdźmy. Dokładnie, bo to, że sprawdziliśmy tą część, to jeszcze nie jest koniec. Dokładnie. Patrzymy na prawo, tutaj nic nie idzie do dołu, ale tutaj mamy. To jest ten poziom 0, czyli 1. warstwa, 2., 3. I tu niby nic nie ma, ale jest pod spodem, zobaczcie. To też jest poziom, to jest jakby 3. w głąb, tak? No. 4. i 5. Aha. Więc mamy w głąb 5 warstw. Wobec tego głębokość wynosi 5. Tak? Czyli to są wymiary naszego prostopadłościanu, tak? Mhm. Jeżeli mamy wymiary prostopadłościanu, to możemy obliczyć objętość tego prostopadłościanu. Objętość prostopadłościanu to będzie 4 razy 4 razy 5. Czyli 20 razy 4, 80. Okej, czyli to jest też liczba kostek, tak? Okay. Zwróćcie uwagę, że to jest liczba kostek, ale takich 1 na 1 na 1. Gdyby w zadaniu było mowa o kostkach trochę większych, bo kostki mogą być 2 na 2 na 2 równocześnie, to nie byłoby tak, że liczba kostek byłaby równa objętości. Też dałoby się to obliczyć, ale wyglądałoby to trochę inaczej. No więc tak. W tym wypadku jest to objętość. I tak często jest tego typu zadaniach, ale trzeba na to uważać. Zgadza się. Dobra. Czyli to jest to, co my chcemy otrzymać. Wtedy kostek potrzebujemy w efekcie. Mhm. Czyli teraz musimy policzyć, ile kostek tak naprawdę mamy. No to patrzymy. Ja będę sobie odznaczała te kostki, które już policzyłam, tak? To jest, może wezmę inny kolor, słuchajcie, żeby było go bardziej widać. O, tak, czerwony. Czerwony jest, na pewno będzie widać. Dobra. To jest... To policzyłam. 1, tak? 2, 3, 4... Tego nie liczę, zobaczcie, bo to jest fragment tego samego, tak? To była 4, to jest 5, 6... I zobaczcie, znowu tego nie wolno im policzyć, tak? To, więc to omijam, bo to już jest ta sama bryłka. To będzie... A, która to się zrobiła? 7, tak, dobra, dziękuję Patryk. Niestety na egzaminie takiego Patryka pod ręką mieć nie będziecie, trzeba samodzielnie uważać. 8, 9, 10, znowu to ominęłam, zobaczcie, bo to jest ta sama bryłka, tak? 11, 12 i 13. A jeszcze się schowała. Coś się schowało. Co się schowało? Schowała się ta, która jest... A właśnie, trzeba uważać, posłuchajcie. 14. Więc nie wiem, czy metoda Patryka nie była lepsza. Zobaczcie, jakbym liczyła tak Patryk, to bym powiedziała, że tu są 3 bryłki, prawda? Mhm. Tu mam, na tym poziomie mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bryłek. I tu jeszcze mam 2 do góry, tak? To było 2 + 9, czyli 11. Plus 3, czyli 14, zgadza się, tak? Czyli mam 14 kostek, tak? Czyli to jest liczba kostek, którą mamy. Pamiętajcie, że po egzaminie i po tych rysunkach na arkuszach możecie pisać, więc takie zaznaczanie kropką jest też dobrą metodą. Oczywiście. Tylko za bardzo nie zamaszcie, bo jak będziecie musieli wrócić, tak jak ja, to nie można tego zamazywać. Nie możecie kliknąć Ctrl-Z tak. Jak my. Ale zawsze możecie sobie narysować drugi rysunek. Czyli 80 - 14 to jest 66 kostek, tak? I to jest nasz wynik. Tyle kostek należy dokleić do naszej bryły, aby otrzymać poszukiwany wynik, tak? Mhm. Tak, wszystko się zgadza. Więc co, robimy dalej? Kolejne no chyba tak. To było, posłuchajcie, ostatnie zadanie o bryłach. Przejdziemy teraz do zadań algebraicznych. Nie będziemy już was z tym męczyć. Zadania algebraiczne. Aha. Coś ciekawego. Janek buduje z zapałek domki tak, że sąsiednie domki mają wspólne ściany. Rysunek przedstawia ciąg złożony z 3 domków. No to jest ten rysunek po prawej. Ile zapałek potrzeba na wykonanie 4 takich domków? No to tak, zastanówmy się. Jeden domek składa się z 4, dodać 2 zapałki. Czyli jeden domek składa się tak naprawdę z 6 zapałek. Zapiszmy to, dokładnie. Mhm. Tak, jednakże zobaczcie, że każda zapałka wchodzi w skład 2 domków. Każda z tych takich pobocznych, tak? Uwaga, tak. Nie wszystkie oczywiście, te górne zostają, ale niektóre zapałki są wspólne. Tak, więc możemy sobie założyć, że ta zapałka jest na przykład taką zapałką, która... Mur. Do którego przykleją te domy wcześniej. Dokładnie, więc wtedy każdy domek będzie się składał z 5 zapałek. Mhm. Zwróćcie uwagę, że... oczywiście mam 4 zapałki, które są samodzielne tego domku, tak? Ale te zapałki, które są wspólne, trzeba do któregoś domku zaliczyć. Do jednego albo do drugiego, tak? No właśnie. Więc my przyjmujemy, że domek składa się z 5 zapałek, bo rzeczywiście jak doklejamy kolejny domek, to będzie o 5 zapałek więcej. Może ja to zaznaczę. Tutaj mamy 1., 2., 3., 4. i 5 zapałkę. Dokładnie. To jest taki dorysowany domek. Tak. Natomiast kolejny domek ma 1, 2... przepraszam. Tego nie możemy policzyć. To był ten błąd, który... Właśnie, dobrze, że to mamy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli ten domek też składa się z 5 zapałek. Oczywiście tą zapałkę potem będziemy musieli doliczyć na samym końcu. Czyli trzeba o niej pamiętać. Dobrze, ją w kółko wzięliśmy, żeby o niej zapomnieć. Dokładnie. Więc zróbmy podpunkt A. Czyli mamy takich domków 4. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, albo jak my to zrobimy, od razu policzymy to zgodnie z naszą formułą. Czyli każdy domek składa się z 5 zapałek, a takich domków mamy 4. Dodatkowo musimy jeszcze dodać tą jedną zapałkę, która jak taki mur stoi i ona zawsze musi być obecna w takim rządku domku. Aczkolwiek pamiętajcie, jeżeli to są jeszcze 4 domki, Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czwarty dorysować i policzyć na piechotę. Na piechotę? Da się tak? No da się, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, tak? Więc jeżeli nie macie pewności, spróbujcie. Tak, lepiej być trochę więcej czasu poświęcić na zadanie, a mieć pewność do tego zadania. Oczywiście. No to proste obliczenia. 5 razy 4, 20 dodać 1 to jest 21. To okej. Mamy rozwiązanie podpunktu A. Przejdźmy do podpunktu B. Ile zapałek potrzeba na wykonanie 50 takich domków? No tutaj już raczej w głowie tego nie policzymy. Zapałek na egzaminie, nie wiem, chyba raczej nie można mieć, co? No ale jak zostanie wam sporo czasu na koniec egzaminu, to możecie narysować ewentualnie 50 domków. Ale nie polecam tej metody. Nie polecam, bo zaraz zobaczycie, że to można zrobić dużo prościej. W jednej linijce. Tak jak poprzednio, zauważcie. Każdy domek składa się z 5 zapałek, a tych domków będziemy mieć aż 50, czyli 5 razy 50. Tak jak w przykładzie powyżej. I pamiętamy, że do tego musimy dodać jeszcze tą jedną zapałkę. I to jest liczba naszych zapałek do wykonania 50 domków. Nie musimy wcale rozrysowywać tych domków, ani ich budować. Możemy sobie to obliczyć. 5 razy 50 to jest 250. Oczywiście plus 1 to jest 251. Zatem mamy odpowiedź do podpunktu B. Podpunkt C też nie stanowić będzie dla nas problemu. Tak samo jak poprzednio. Widzicie już wzór. 5 razy n. Tyle mamy domków. Nie znamy ich ilości, po prostu jest n. I do tego dodajemy jeszcze 1. Ok, spróbujmy sobie jeszcze to troszeczkę... zapisać w innej postaci. Dokładnie. Po prostu bez znaku mnożenia, bo po prostu 5 razy n to jest 5n i piszemy dodać 1. Po mnożeniu nie musimy pisać, jeżeli mamy literki. Oczywiście, to jest nasze rozwiązanie. Więc jak widzicie, nie jest to zbyt trudne zadanie. Trzeba tylko na początek zdać sobie sprawę, że ta jedna zapałka jest wyjątkowa. Nieważne czy z tej strony, którą potem trzeba doliczyć do całego wzoru. No i że nie można dodawać 6 zapałek za każdym razem, tak. No bo jedna już jest wcześniej w poprzednim domku. O właśnie. Tak, to jest ważna uwaga. To co, jedziemy dalej? A tak, mamy jeszcze dwa zadania o podobnych sytuacjach. Chcielibyśmy je teraz rozwiązać. Oczywiście. Okej, to zadanie też należy do mnie, że tak powiem. Na rysunkach przedstawiono kształt i sposób układania płytek oraz niektóre wymiary w centymetrach. Ułożono wzór z 5 płytek, który przedstawiono na rysunku. Czyli chodzi o ten wzór. Jaką długość ma odcinek X? No to musimy się zastanowić. Przez chwilkę. Spójrz. Zauważcie, że pomimo, że jedna płytka ma długość 6, to dwie płytki mają długość 10. No, coś się nie Zastanówmy się, z czego to w ogóle wynika. Wiesz, Patryk, w ogóle? A, bo to jedna wchodzi do... Tak, one się na siebie zazębiają, więc trzeba na to uważać. Okej, to tak, popatrzmy. Z tego pierwszego rysunku wiemy, że ta długość to jest 6. Czyli jak całość ma 10, to ta musi mieć 4. Okej. Czyli, zobaczcie, może zrobię to kolorem czerwonym, będzie lepiej, bardziej widoczne. Zobaczcie, coś takiego, taki kształt, taki prostokąt ma szerokość 4. Dokładnie. Czyli ten prostokąt też będzie miał szerokość 4. Czyli tutaj, może znowu użyję kolorku, żeby to było widoczne, jest 4. Tutaj też jest 4. No, żółty może mało widoczny, ale... Tutaj też jest 4. Natomiast ten wystający fragmencik, jak myślicie, ile będzie miał? No, 4 plus 4 to jest 8. No i musimy jeszcze dołożyć 2. Więc ten fragmencik, może to narysuję tutaj, będzie miał 2. Okej, no to w takim razie już rozbiliśmy sobie to na fragmenty i możemy policzyć, jaką długość będzie miał ten wzór. To spróbujmy to zrobić. Mamy 5 płytek. Każda z tych płytek będzie miała szerokość 4. Czyli mamy, znowu użyję koloru, 5 płytek razy. Każda ma szerokość 4. I jeszcze zobaczcie, musimy dodać ten mały fragment na końcu. Ale tylko raz, bo zobaczcie, on wystaje tylko raz. Poprzednie są zgubione wewnątrz tego wzoru. Dokładnie, tylko raz. Bardzo ważne. Więc dodajemy do tego 2. Jaki wynik otrzymujemy? No 22. I jeszcze jedna pewna pułapka. bo wymiary podaliśmy w centymetrach, że są podane w centymetrach, więc tutaj powinniśmy też dopisać centymetry na końcu. To jest 20%. No nie wolno zapomnieć o jednostkach, prawda? Tak, to jest bardzo ważne. Więc poznaliśmy teraz długość odcinka x. Mogę w sumie tutaj zapisać, że to jest 22 cm. A teraz, tak jak wcześniej mieliśmy dużo domków, było najpierw 50 domków, to było n domków, teraz będziemy mieli wzór ułożony z n płytek. Czyli mamy po prostu obok siebie n takich płytek. N może być równe 2, n może być równe 1, tak jak to było, albo n może być równe 5, albo 100 czy 200. Jakkolwiek. Więc w takim razie, skoro mieliśmy w poprzednim przypadku 5 płytek, to teraz mamy ich n. Każda z tych płytek będzie miała szerokość 4. I musimy dodać ten jeden mały fragment, który będzie się pojawiał na końcu każdego takiego wzoru. I on ma długość równą 2. Zatem przekształcając trochę nasz wzór, czy nie przekształcając, porządkując. Porządkując, to jest porządkowanie, najpierw liczby, potem litery w mnożeniu. Tak, ładnie to wygląda i nie musimy martwić się o tą kropkę. Więc to jest 4n dodać 2. Czyli to jest nasz wzór na długość tego odcinka, złożonego z n płytek. Może jeszcze sprawdźmy dla pewności, czy ten wzór będzie pasował. Okej, możemy wykonać sprawdzenie. Zawsze możecie zrobić sprawdzenie. Nie tylko w przypadku równań. Dokładnie. Więc zobaczmy sobie. N to jest liczba płytek, z których układamy nasz wzór. Jeśli wzór składa się z jednej płytki, tak jak tutaj, no to możemy sobie napisać, że 4 razy 1 dodać 2. No i to będzie równe ile? 4 dodać 2 to jest 6. I ta szóstka pasuje nam z tą szóstką. Czyli ten wzór wydaje się działać w tym przypadku. No ale co w przypadku tym, kiedy mamy dwie płytki? No to spróbujmy to policzyć. 4 razy n wynosi 2, bo mamy dwie płytki. Czyli razy 2 dodać 2 to jest 4 razy 2 to jest 8, dodać 2 to jest 10. No i znowu, ponownie. Ta liczba zgadza się z tą liczbą. Zatem nasz wzór działa prawie na pewno, no bo działa w tych dwóch przypadkach. Sprawdzenie nie da wam pewności, zawsze ten wynik jest poprawny, ale da wam pewną intuicję, że jest. Oczywiście. Teraz chcielibyśmy wam pokazać jeszcze inny sposób, jak to zrobić, więc mało mamy miejsca na tej planszy, to dokładnie. Musimy niestety usunąć to, co jest po prawej stronie, ale nie martwcie się, zaraz to odzyskamy. Tak? Ja bym zostawił chyba ten wzór ogólny jeszcze. Zostawmy ten wzór ogólny. Jej sprawdzenie, tego nie ma. W taki sposób się rozwiązuje te zadania, ale Zosia przedstawi wam jeszcze inny sposób, jak można to robić. Posłuchajcie. Proszę, długopis. Jeżeli nie macie pomysłu, to było rozwiązanie sprytne. Wymagało zauważenia czegoś, dodania, odjęcia. No oczywiście w amoku egzaminu nie wszyscy muszą być w stanie wpaść na takie rozwiązanie, tak? To, przez czym was bym przestrzegała, to nie próbujcie mierzyć tego linijką. To nie da poprawnych rezultatów. Te rysunki są pomocnicze, one nie będą dokładnie miały takich wymiarów, jak są podane w zadaniu, więc tego nawet nie próbujcie. Natomiast można wykonać rozwiązanie algebraiczne. Można tu ułożyć układ równań. To mówię głównie do gimnazjalistów, niestety ósmoklasiści mogli nie mieć nic wspólnego z układami równań, ale myślę, że jak posłuchają, to też się czegoś nauczą. Zobaczcie, jak patrzymy sobie na taką bryłkę, to tak jak wcześniej możemy ją podzielić na dwa fragmenty. Możemy podzielić na ten fragment. Ten fragment, nazwijmy sobie, że on ma długość A, nieznaną nam, bo udajemy, że nie umiemy tego policzyć, tak? Natomiast ten fragment tutaj wystający będzie miał długość B. Jeżeli nie umiemy takich sztuczek wykonać, no bo nie wszyscy za to zawsze wpadną, to możemy ułożyć układ równań. Zobaczcie. Wiemy, że A plus B to jest 6, tak? To wynika z tego krótszego odcinka. I mamy jeszcze drugą informację, że to jest 10. 10 składa się z dwóch odcinków A, to są odcinki A, tak? Jednego odcinka B. To napiszmy sobie tutaj wyżej. 2A plus B to jest 10. Tak? Coś takiego nazywamy układem równań, bo mamy tutaj dwa równania, dwie niewiadome. Można to rozwiązać, ponieważ to się szybko w tym wypadku rozwiązuje, to pokażę. Można wykonać podstawienie, a ja odejmę stronami, będzie najszybciej moim zdaniem, najwygodniej. Jak odejmiemy, to B i B nam się skróci, tak? Tutaj zostaje 2A minus A, czyli A. Mhm, tak, zgadzam się. Czyli zostanie nam 4. Tak? I zobaczcie, doszliśmy do tego samego, że A to jest 4. To jest to, co udało się wcześniej Patrykowi tutaj wyliczyć. Okay. A B? B, no to tu widzimy, mamy 4 plus B to jest 6. Czyli to B musi być. Czyli wyjdzie nam, że B to jest 2. Znacznie łatwiej jest, jak się zna odpowiedź. No oczywiście, ale zobaczcie, wykonaliśmy sprawdzenie, bo zrobiliśmy to inną metodą. Dobra. Mhm. To jeszcze jedna rzecz o tym zadaniu, którą chce Patryk Wam pokazać. W zasadzie to chyba było wszystko. Mogę Wam powiedzieć ciekawostkę, że jak ja zaczynałem to zadanie, to też rozwiązywałem je na początku układem równań, bo nie wpadłem na ten pomysł, który potem podsunęła mi Zosia. Tak, ale to zadanie jest zadaniem, które pojawiło się kiedyś na egzaminie gimnazjalnym. A, w 2014 roku. Pamiętam już. Takie zadania w tym stylu pojawiają się co jakiś czas na egzaminach, dlatego chcieliśmy z Wami je rozwiązać. Tak jak na egzaminie ósmoklasisty jest dużo zadań otwartych. Dlatego pokazaliśmy to jako zadań otwarte, bo tak się może się jako takie tam pojawić. Natomiast na egzaminie gimnazjalnym jest dużo więcej zadań zamkniętych i to było właśnie takie zadanie. Więc zaraz Wam chcę pokazać, jak akurat w przypadku tego zadania mogłoby to uprościć nam pracę. Tak, a więc uwaga, pojawiają się odpowiedzi ABCD. To było zadanie zamknięte i zobaczcie, tutaj jaką długość ma odcinek X napisaliśmy, ale ja starłem, nie wiem, pamiętacie? Ja pamiętam. Napisałeś i nadal jest widoczne, posłuchaj. 22, aha, tutaj, kurczę. Zapobiegawczy byłeś, nie starałeś się. No właśnie. Okej, mamy jeszcze pytanie. Jaką długość będzie miał wzór ułożony z n płytek? Mamy tutaj podany wzór, ale załóżmy, że go przez chwilę nie znamy. I po prostu nie liczymy nic, tylko chcemy po prostu na podstawie tego, co mamy tutaj, policzyć sobie, czy ten wzór będzie pasował nam do odpowiedzi. Więc tak, sprawdźmy podpunkt A, 6n. Jeśli nasz wzór składa się z jednej płytki, to n jest równe 1, czyli mamy 6 razy 1, to jest 6. Ta długość się zgadza. Natomiast jeśli składa się z dwóch płytek, jak tutaj, to wtedy n jest równe 2. Mamy 6 razy 2, to jest 12, czyli no, to już się nie zgadza. Więc ta odpowiedź definitywnie nam wychodzi, no bo nie zgadza się z tym drugim. A te wymiary są podane w treści zadania, więc one są poprawne. W kolejnym przykładzie mamy 6n odjąć 4. Jeśli podstawimy sobie za n1, jak w poprzednim przypadku, otrzymamy 6 odjąć 4, czyli 2. No, tutaj się nie zgadza, więc to też eliminujemy. W podpunkcie C 4n odjąć 2 mamy 4 razy 1, bo mamy jedną płytkę, odjąć 2, czyli 4 odjąć 2 to jest 2. To też kasujemy. Więc zostaje nam tylko odpowiedź D. 4n dodać 2, co jest akurat poprawną odpowiedzią i sprawdzenie wykonałem wcześniej. Więc to jest poprawna odpowiedź. Posłuchajcie. Oczywiście nie każde zadanie testowe można w ten sposób zrobić, tak? Ale czasami warto się zastanowić, zanim rozwiążemy zadanie od początku do końca, jakby to było zadanie otwarte, czy nie da się czegoś wyeliminować. Jest jeszcze jedna rzecz, posłuchajcie, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie w ten sposób wyeliminować tych odpowiedzi, ale zobaczcie, jeżeli my zrobiliśmy najpierw podpunkt B, bo to były dwa zadania, to było zadanie jedno, a potem było to, jako było drugie zadanie na egzaminie. Czyli gdybyśmy najpierw zrobili to zadanie, doszliśmy do poprawnego wzoru, to zauważcie, że wystarczy do tego wzoru podstawić 5 i od razu mamy tutaj właściwą odpowiedź. No, faktycznie. Nawet to poprzednie zadanie też mogliśmy tak zrobić. No tylko musieliśmy wcześniej następne wykonać, co nie jest takie oczywiste. No tak. Okej, no dobrze. To w takim razie, jeśli omówiliśmy to zadanie naprawdę bardzo dokładnie na dwa różne sposoby oraz podaliśmy Wam kilka sposobów, jak sobie radzić z tym, nawet nie licząc tego, tylko po prostu patrząc na odpowiedzi, to przejdźmy do kolejnego zadania. Tak? To już nie ostatnie zadanie na ten temat, ale też myślę, że warto je omówić. Okej, już je uruchamiam i tutaj oddaję wtedy głos Zosi. Proszę bardzo, Zosiu. Musisz się tak ułożyć dobrze. O. Posłuchajcie. To jest zadanie w podobnym stylu, też będziemy tu budowali pewne wyrażenia algebraiczne. W zadaniu jest informacja, że mamy pewne równoległe boki na układzie współrzędnym. Dorysowujemy za jednym równoległobokiem kolejny równoległobok, Także lewy dolny róg jest na środku tej wyższej krawędzi tego boku, tak? Mhm. I tak postępujemy za każdym razem. A te równoległe boki są identyczne, tak? Tak, oczywiście one są przystające. Znaczy to jest takie słowo klucz, to warto o tym wspomnieć. To są przystające, tak? To słowo klucz. Przystające, dobra. Warto zapamiętać. Dobra, czyli przystające. Tak, są przystające. Przystające oznacza w matematyce identyczne. Przystawanie to jest równość matematyczna, tak? Posłuchajcie, w pierwszym podpunkcie jest pytanie o czwarty równoległy bok. Czwarty to możemy sobie nawet tutaj dorysować. I radzę to właśnie na egzaminie zrobić. A ile jest miejsce? Jest miejsce. I w oryginalnym zadaniu, na którym się wzorowałam, układając to zdanie, również było miejsce. Aha, ale nawet gdyby nie było tego miejsca, to nie jest to na tyle skomplikowane. Macie kratki na egzaminie, można sobie taki rysunek w brudnopisie zrobić. Miejsca jest sporo. Czyli zacznijmy od tego, że dorysujemy sobie tutaj taki czwarty równoległy bok. Przypominam, na środku tego boku. On musi być dokładnie w dobrym miejscu, bo inaczej to nie będzie miało sensu. Czyli czwarty na środku, tutaj wychodzimy, jest. Ok, już się problem rozwiązał. Patryk jest trochę w tym bardziej biegły, pomógł mi. Dobra. Czyli to jest ten czwarty równoległy bok, o którym była mowa. Dobra. No i teraz musimy określić współrzędne prawego górnego wierzchołka. Czyli górny, czyli jeden z tych na dole i po prawej stronie, czyli ten. Szukamy tych współrzędnych, tak? Współrzędne, czyli musimy popatrzeć, gdzie to przyjdzie. Ja sobie rysuję, jak narysujecie sobie zawsze to jest większa szansa, że się nie pomylicie i liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli pierwsza współrzędna tego wierzchołka to będzie 14, współrzędna Xela. Liczyłem, potwierdzam. Tak, Patryk pilnuje, bo to trzeba sprawdzać. I zobaczcie, teraz współrzędna Y-owa. Tutaj dotarliśmy, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli druga współrzędna to będzie 8. Czyli to są współrzędne prawego górnego wierzchołka czwartego równoległego boku, czyli odpowiedź na podpunkt A. Okej. Tak? Dobra. Nie takie trudne. Teraz trochę co innego. Mamy enty równoległego, tak? Czyli tak jak poprzednio, dokładamy kolejne. Tu entego nie narysujemy niestety, tak? Zanim przejdziemy do liczenia tego, który to jest enty, to przeanalizujemy sobie sytuację. Żeby zobaczyć, bo wzór na enty ma działać dla każdego. Czyli będzie działał dla pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i kolejnych. A ja zacznę od samego początku. Przyjrzymy się, to jest ten pierwszy prawy górny wierzchołek. I obliczymy jego współrzędny. Odczytamy właściwie. Patrzymy. Tu jest do dołu, to jest ten punkt, tak? I to patrzymy, to jest 1, 2, 3, 4, 5, tak? Czyli tu jest 5, ja zapiszę, żeby zapamiętać, tak? I tutaj współrzędna Y-owa to jest 2. Tak? Czyli współrzędne tego punktu to jest 5 i 2. Tak, tak samo patrzymy sobie na ten wierzchołek. Najpierw współrzędna X-owa. Skoro napisałam tu 5 specjalnie, to od razu mogę napisać tutaj 8, nie muszę liczyć od samego początku. Bo to 3 kratki przeskakujemy od 5, tak? Okay. Zobaczymy, czy to będzie reguła. Bo to generalnie tylko te poznania polegają na tym, żeby pewne reguły obserwować, tak? Czyli to będziemy mieli 8 i 4. Tak? No i jeszcze jeden możemy narysować. To będzie ten. Tu już pewnie widzicie, jaka jest reguła tutaj. Tak, tu jest 11. I zobaczcie, tutaj 3 dalej w kolei zgadza się naszymi przewidywaniami. Zobaczymy zaraz, jak to uogólnić. No i teraz jeszcze z tej strony musimy, tu będzie 6, bo o 2 wyżej. Czyli to jest 6. Dobra. Posłuchajcie, ja zacznę nietypowo od końca. Akurat w tym wypadku prostsza jest współrzędna Y-owa, to zaczniemy od rzeczy prostszej. Zawsze możecie sobie wybrać, jak macie coś do rozwiązania, od czego jest Wam prościej zacząć. Druga współrzędna Y-owa. Zobaczcie, to będą, najpierw będzie 2, potem będzie 4, potem będzie 6, potem będzie 8. Jak myślisz, Patryk, co było dalej? 10. A potem? 12, No, czyli tak co 2, tak? Z czego to się bierze? Zobaczcie, że wysokość takiego równoległego boku jednego to jest 2. Skoro wysokość równoległego boku to jest 2, to za każdym razem dokładamy 2. Czyli ten wzór to będzie 2 razy n. Okej, ma to sens. Możemy sprawdzić 2 razy n, czyli 2 razy 1, bo to jest pierwszy równoległy, czyli 2 razy 1 to będzie 2, zgadza się, tak? To jest drugi, czyli 2 razy 2 to będzie 4, zgadza się. To jest trzeci, czyli 3 razy 2 to jest 6, zgadza się. I to jest czwarty, 4 razy 2 to jest 8, zgadza się. Mhm. Dobra, to teraz popatrzmy sobie na współrzędną x. Mamy tutaj 5, 8, 11, 14. Tu się zmieniało co 2. Co ile się zmienia tutaj? Co 3, jak wcześniej co 3, tak? Czyli zobaczcie, czyli wydawałoby się nam, że to będzie 3n, prawda? Taka jest nasza hipoteza. No bo każdy kolejny jest o 3 dalej. No to wygląda. Tak? No pytanie, czy to się zgadza. Znowu sprawdźmy sobie, dobrze? Jeżeli n jest równe 1, to wyjdzie nam 3 razy 1, czyli wyjdzie nam... 3. O, 1000. No dobrze, może to jest wyjątek. Może się dalej będzie zaraz nie zgadzać. 2 razy 3, 6. Znowu się nie zgadza. Nie zgadza się. A tu ile nam wyjdzie? Z ciekawości? 9. Czyli zobaczcie, tu wyszło nam o 2 za mało. Tu wyszło nam o 2 za mało. I tu wyszło nam o 2 za mało. To może coś tą dwójką jest. Zastanówmy się. No tak, to jest ważne. Zobaczcie. Może popatrzmy sobie, jak przejść z jednego wierzchołka do drugiego. Może nam to pomoże, dobra? Jeżeli idę z tego wierzchołka do tego, tak, bo to są dwa kolejne, to najpierw idę 2 do góry. To żeśmy już zrobili, bo zobaczcie, to są ta dwójka po y, a potem po x o 3 w bok. Czyli zgadza się o 3 jednostki, tak? Tylko to narysujmy sobie takie rzeczy. Tutaj możemy sobie coś takiego narysować, prawda? Takie strzałki. Teraz będzie mało miejsca nam na rysunku. Ale jeszcze mam nadzieję, to nam się uda narysować. No to jeszcze narysujemy sobie takie na samym początku. Może wyjdzie, nie? Tu powinno być 3 do tego punktu. I tutaj 2. O, zobaczcie, co tu się stało? My wystartowaliśmy z jakiego punktu? Z dwóch. Ten punkt, może mogę nawet współrzędny tego punktu napisać. Ten punkt ma współrzędne 2, 0. Czyli zobaczcie, y zaczynały się od 0, bo te równoległości są przyklejone tutaj, tak? Ale ze względu na to, że my nie startujemy na samym końcu kolejnego równoległego boku, tylko w połowie jego, to mamy tu pewne przesunięcie, tak? I okazuje się, że jeżeli dodamy tutaj 2, tak? To wzór będzie już poprawny. Bo my startujemy tak jakby z tego punktu. Potem już takie zygzaki będą cały czas, tak? Czyli następne to by było, tutaj dodajemy 2, byłoby 10 w drugiej współrzędnej, tak? I 3 po tych współrzędnych, czyli było 17, tak? I możemy sprawdzić ten wzór. Dla n równego 1 to będzie 2 plus 3, czyli 5. Dla n równego 2 to będzie 2 plus 6, czyli 8. Dla n równego 3. 2 plus 9, czyli 11, tak? Oczywiście sprawdzenie na przykładach nie da nam jednoznacznie odpowiedzi, czy jest dobrze, ale da nam pewną intuicję. I to jest ważne, tak? Czyli odpowiedź na podpunkt B jest tutaj. To są współrzędne tego punktu. Okej, to nie było zbyt trudne, ale podchwytliwe, nie przyznaję. Trzeba uważać, tak? Dlatego warto robić pewne sprawdzenia. Okej, dobra. No to w takim razie to zadanie już jest też całkowicie przerobione. Ups, coś tutaj. Tak, teraz w końcu działało. Teraz, żeby nas było widać, to nie jest jeszcze koniec, słuchajcie. Zapraszamy Was na krótką przerwę. Krótką przerwę, żebyście poszli do łazienki, napili się czegoś. My też zaraz wracamy. Tak, odpocznijcie troszeczkę oczy, może przetrzyjcie. Po przerwie zapraszam Was na zadania tekstowe oraz dowody. Tak, właśnie, czyli warto czekać, po prostu warto czekać i zobaczyć, jak to się wszystko skończy, jak na meczu. Dobra, to krótka przerwa, 5 minut i za chwilę wracamy. Cześć, wracamy po przerwie. Troszkę ochłonęliśmy, napiliśmy się wody. Podobno były za łatwe zadania. To teraz mamy dla Was trochę trudniejsze. Najpierw algebraiczne, może nie jeszcze tak bardzo trudniejsze, ale będą dowody. Poczekajcie, będzie trudniej. Tak, zadania dowodowe. Ciekawiej będzie na pewno. To jest to. Dobra, to przechodzimy teraz do pisania. I to już na mnie zadanie padło, jak widać. Tak, typowe zadanie algebraiczne, ale nietypowe rozwiązania będą. Zgadza się. Więc tak. Na łące znajdowały się bociany oraz konie. Jaś policzył, że mają razem 25 błów oraz 84 nogi. Ile było bocianów, a ile koni? No cóż, Jasiu dziwnie raczej wszystko to obliczył, ale no spróbujmy odgadnąć jego zagadkę. I tak, odgadnąć. bo spróbujemy na początek metodą prób i błędów odgadnąć, ile koni było oraz ile bocianów na tej łące, na której jaś się znajdował. Więc zacznijmy od tabelki. Tabelka zawsze przydatna i zawsze pomocna. Może uporządkować swoje, zwłaszcza jak robimy tu taką analizę, uporządkować, żeby nie zgubić niczego. Tak, K jak konie, B jak bociany. I tutaj nogi. Nogi, napiszmy już, żeby nie było problemu. Tak, nogi, ile nóg mają. Tak. Więc robimy to, co czasami się robi. Strzelamy. Popatrzmy, poanalizujemy sobie. Jak macie problem z zadaniem tekstowym, można sobie poanalizować, popróbować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. To tak. Obstawiam, że powiedzmy koni będzie 25. No tyle maksymalnie może być, bo to właśnie jak jest 25 głów, to więcej niż głów koni nie będziemy na pewno mieli. Bocian bez głowy raczej nie istnieje, więc będziemy wtedy ciężko było. Bocian, no to ile wtedy będzie nóg? No każdy koń ma 4 nogi. To oczywiście 100, bo 100. 4 razy 25 to 100. No ale to jest troszeczkę za dużo. Słuchajcie, moglibyśmy tak schodzić co jeden, 24, 23 i tak dalej. No ale to musielibyśmy, jakby okazało się, że na samym końcu, to byśmy się naliczyli strasznie. No nie, to nawet miejsce. To my spróbujemy trochę przeskoczyć. Do ładnej następnej liczby do 20. Tak, żeby ładnie się liczyło tak. I... Jak 20 koni, to ile nam bocianów zostaje? No 5. 5. Bo liczba zwierząt zależy od liczby głów. Dobra. Okej, to w takim razie koni mamy 20 razy, nóg mamy... Od koni mamy 20 razy 4, czyli 80. No, od bocianów 5 razy 2, czyli 10. 90. No, troszeczkę... Ale już mniej, zobaczcie. Zawsze, skoro konie mają więcej nóg, tak? To im więcej bocianów, a mniej koni, to tym mniej nóg w sumie. Dobra. Więc idziemy w dobrym kierunku. 15, co 5, no już jak robimy tak. To no ładne liczby, to trzeba tak robić, żeby się nie naliczyć. Właśnie. 15 razy 4, a to jest 60. Tyle nóg będzie od koni. No zapiszmy. No 60, a od bocianów to proste 10 razy 2 to jest 20. Czyli łącznie mamy 80. 80. Za mało. No za mało, ale zobaczcie, to teraz już wiemy, że to nasze rozwiązanie będzie pomiędzy 20 a 15. Więc teraz będziemy badali, co się dzieje pomiędzy. I spróbujmy może znowu od środka, żeby nie tak po kolei, no nie chcemy wszystkiego liczyć. To spróbujmy może 18. 18? 18, myślę, że 18 jest mniej więcej po środku, to spróbuję do 18. Dobra, oj, to będzie liczenia. To teraz, skoro dodaliśmy 5 koni, to musimy... No to moja wina, to ja policzę 7. Dobra, okej, okay, 7. 18 razy 4. 18 razy 4. To jest 40 plus 32. Tak. Czyli 72. Okej. 72. No i mamy jeszcze bociany, to będzie ile one będą miały w sumie tych nóg? To już 14. To już ja policzę. Czyli to jest twoje, dobra. Suma, no to tutaj będzie bardzo łatwo, to jest 86. 6. O, i teraz zobaczcie. Teraz widać, po której stronie 18 powinniśmy być. Skoro 86 to jest więcej niż 84, tak. To jest za dużo. Czyli żeby zmniejszyć, musimy zmniejszyć liczbę koni. To ile teraz weźmiemy koni? Może 17? 17, znaczy delikatnie, bo już to jest 86, jesteśmy bardzo blisko dobrego wyniku. No to jest bardzo łatwe, bo tutaj bocianów będzie w takim razie 8. Zgadza się? Tak, dobrze, nic się nie pomyliło. Więc teraz 17 razy 4. 86. 86. No na pewno, bo zobacz, o 4 mniej, skoro w 3 dla 18 było 72, to teraz jeden koń mniej, to 4 nogi mniej. 86. Tak. 60... A, 68, tak. No to czeski błąd tak zwany. Ale w słowie to trudno go zrobić, bym powiedziała. Ale bywa, zdarza się najlepszym. 8 razy 2 to 16 i dodając to wszystko do siebie mamy łącznie 84 nogi. O, i to jest tyle, ile było trzeba. Tak. Czyli w takim razie koni było 17, a bocianów 8. Posłuchajcie, może wam się wydaje to dziwne, ale ta metoda jest na egzaminie całkowicie legalna. Tak? Tak. O. Zwłaszcza... jest przydatna. Jeżeli mamy małe liczby, tak jak tutaj 25 głów, to się da 25 możliwości sprawdzić. Jak człowiek zdeterminowany to zrobi, tak? Oraz jeżeli te wyniki są całkowite, no bo nie będziemy mieli pół bociana albo 3/4 konia, prawda? Będziemy mieli całego konia i całego bociana. No czyli właśnie. Wiemy, co ile się mogą zmieniać. Tylko pamiętajcie, jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie wolno wam nigdy zgadnąć za pierwszym razem. No bo takie są zasady. Musicie metoda prób i błędów, nie metoda samych sukcesów. A jakbym powiedział na początek, że z 17 koni 8 bocianów, zgadłbym. Całkowicie to w takim razie dopisujesz linijkę. Wcześniej piszesz jakąkolwiek inną liczbę i sprawdzasz, tak? Druga ważna rzecz. nie tylko strzelamy odpowiedź 17 i 8, ale też sprawdzamy, że liczba nóg się zgadza, tak? No i liczba głów oczywiście to widać, tak? No tak. Ale trzeba mieć i próby błędne i próby dobre oraz trzeba wykonać sprawdzenie. No i dobrze jest to robić systematycznie, tak jak Patryk, czyli tutaj, tak żeby ładnie widać w tabelce, ładnie zapisane. Dobra. No, okej. Ale no wiecie, takie metody mogą być poprawne, znaczy one są poprawne, ale no nie do końca efektywne, bo mógłbym nie trafić, mógłbym nagle przestrzelić. Albo daliby 100 głów, to już byłoby trochę ciężkie. Albo właśnie, dane zadanie by się zmieniły, więc spróbujmy zrobić to troszeczkę inaczej, algebraicznie i zróbmy sobie do tego drugą tabelkę. Tak, słuchajcie, bo analizę zadania tekstowego bardzo często jest łatwo wykonać w tabelce, wtedy się nie pogubicie. Znaczy my tą metodę polecamy, nieważne czy to metody prób i błędów, czy do rozwiązań algebraicznych. Mhm. Dobrze. Tutaj będą nogi. Powinienem zrobić odwrotnie, ale dobrze. Tutaj będą głowy. A, poradzimy sobie z tym. Jasne. To w takim razie... I jeszcze sumę tam. Tutaj, nie? Tak na końcu. Tak, myślę, że tutaj będzie. Okej, dobra. Suma. Słuchajcie, ważna rzecz. Jeżeli robicie zadania algebraiczne, trzeba wybrać sobie niewiadomą, nie? To co byś tu wybrał jako niewiadomą, Patryk? Może liczbę koni. Liczbę koni. Okej, liczba koni, to napisz na górze, że x to jest liczba koni, dobra? Żeby było tam na samej... Ach, nie się zmieszczę. X to jest... Ja tak męczę tym uczniom, ja im każę pisać, że to jest liczba koni. Okay. I nie konie, tylko liczba koni. A ja chyba też czasami męczę. A teraz zapomniałem. To teraz pytaj, skoro x to jest liczba koni, to będzie jeszcze liczba czego? No liczba bocianów oczywiście. Nie. X to jest liczba koni, to będzie liczba głów tych koni. Aha. Okej, w tym sensie. No to liczba głów tych koni, no to jest też x. To jest x, tak. Czyli tu wpisujemy naszego x. I teraz próbujemy uzupełnić dalej tabelkę. Tak, więc liczba bocianów, a raczej głów bocianów, no to jest od wszystkich głów musimy odjąć liczbę głów koni. A głowy są bardzo przydatną rzeczą, bo liczba głów to jest liczba zwierząt. Dobra. Czasami mówi się nawet po głowie. Tak? O zwierzętach, tak, po głowie. O, nie tak, nie pamiętam. Dobra. No to teraz nogi. To nogi, no to konie mają 4 nogi, no, nie da się ukryć. Każdy koń ma 4 nogi. Jak ktoś uważał na przyrodzie, to może... O, to myślę, że wszyscy wiedzą. Dobra, piszemy 4x. Bociany natomiast mają 2 nogi. Po 2 nogi. Każdy ma 2 nogi. Ale mnożymy to razy liczbę ich głów, czyli 25 odjąć x. Dobra. No i teraz to sobie sumie wpiszemy sobie. No to suma głów, no to od razu mamy w treści zadania 25. 25, tak. I suma nóg też jest w treści zadania. Aha, tak, 84. 84. Dobra, wszystko się zgadza. Czego użyjemy do ułożenia równania? Liczby głów czy liczby nóg? Jak myślisz? Spróbujmy liczby głów może. No dobra, to co tam wiecie? To dodalibyśmy te dwie liczby do siebie. Aha, ale to będzie x dodać 25 odjąć x. Tak. Czyli nie, to nie no, bardzo. To jest tak, jak używamy dwa razy tego samego. Dwa razy użyliśmy 25. No to nie to tego nie próbujmy. Dobra. No to liczby nóg trudno. Tak. Zobaczmy, może coś tam wyjdzie. No to piszemy sobie chyba równanie. 4x dodać 2 razy 25 odjąć x równa się 84. Dokładnie. Dobra, i to jest równanie, które mówi nam o liczbie głów. Po prawej stronie liczba głów, po lewej liczba głów. Można takie doski czasami sprawdzić, czy jest to samo. Okej. To cóż, rozwiązujemy. Tak, to mam nadzieję umiecie. Pozbywamy się nawiasu na samym początku. Czyli mnożymy niewiadome przez 2. Znaczy niewiadome, liczby w nawiasie. Wszystko znajduje się mnożymy przez 2. Dokładnie. 2 razy 25 to jest 50. 2 razy minus x to jest minus 2x. Na szczęście tam nie było minusa przed nawiasem, więc nie trzeba znaków zmienić. No właśnie. Teraz tak. 4x odjąć 2x to jest 2x. Natomiast tutaj 50 przenosimy na prawą stronę. Pamiętamy, że plus zmieni się wtedy na minus. Czyli będzie 84 odjąć 50. Tutaj już powoli mi się miejsce kończy, ale postaram się dokończyć to zadanie. Jeszcze tutaj w tej linii. Czy będzie odpowiedź jeszcze zmieścić? Ale to tam jakoś damy radę. Więc w takim razie 84 odjąć 50 to jest 34, prawda? Dobra. Dobrze. Czyli x to jest ile? Jak podzielę sobie obie strony przez 2, to otrzymam, że x będzie równy 17. Chyba. No zobacz, to jest tyle samo, ile nam wyszło w naszej tabelce, no tak? Faktycznie, to jest to samo co tutaj. O, czyli... Aha, ale jeszcze nie mamy liczby bocianów. Tak, posłuchajcie, bo to, co trzeba na koniec zrobić, to wrócić do zadania i przeczytać przynajmniej pytanie w tym zadaniu. Mamy liczbę koni, ale... Pytają się o dwie rzeczy, więc no to jest, jakbyście na egzaminie podali samą liczbę koni, to by wam dali jeden punkt mniej. To trzeba na to uważać, bo to boli potem. A to jest proste, bo jak mamy 17 koni, to mamy 8 bocianów, bo 25. Tak, to nawet można już w pamięci, to was nikt za to nie ukaże. Byle to się w odpowiedzi pojawiło. To liczba koni, tutaj zmieściłbym może odpowiedź, ale po prostu napiszę to tak skrótowo, że liczba koni to 17, natomiast liczba bocianów to jest 25 odjąć 17, czyli 8. I trzeba odpowiedź napisać. Jak macie miejsce lepiej w formie słownej, no to oczywiście skupiamy się bardziej na tym, jak rozwiązywać zadania, a nie... No właśnie. I ogólnych metod. No to wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnego zadania. Tak, tak, no to... myślę, że tutaj... O, długiej treści zadanie. Okej, tak. Jeszcze tylko jedną rzecz muszę... Tak, to takie pomocnicze nasze tutaj... A, może... Dobrze, już nie ma kawałka. Dobra. Muszę... To tylko popraw mi ten długopis z powrotem, Patryk, żebym nie pisała potem takim grubym, bo się nie zmieszczę w tym zadaniu. I czarny. Dobra, posłuchajcie. Co my tutaj mamy? Mamy w naszym zadaniu konfitury. Marysia usmażyła konfitury. Teraz musi kupić słoiki, do których je rozleje. W sklepie są słoiki o pojemności 1 litra oraz 0,7 litra. Marysia zauważyła, że gdyby użyła samych dużych słoików, to po wypełnieniu ostatniego z nich zostałoby jej 0,2 litra konfitur. Natomiast gdyby użyła mniejszych słoików, potrzebowałaby ich o 5 więcej. Ale zmieściłoby się w nich dokładnie całe konfitury. Ile litrów konfitur usmażyła Marysia? Ja podkreślę sobie w tym zadaniu te liczby, które mnie interesują. Czyli mamy po pierwsze słoiki o pojemności 1 litra, słoiki o pojemności 0,7 litra. Wiemy, że zostaje nam tu 0,2 litra, to warto podkreślić, bo często zapominamy o takich liczbach, tak? I że to jest o 5 więcej słoików. Zaraz wrócimy sobie do tego, który. Nasze pierwsze rozwiązanie tego zadania też nie będzie takie typowe, nie będzie takie typowe rozwiązanie. Nie będziemy tego robili algebraicznie, do tego wrócimy potem. Tylko pokażę wam... Zosia wam pokaże sposób graficzny, a ja jej pomogę delikatnie. Tak, bo to Patryk jest bardziej obeznany z robieniem filmów i mi pomaga. On tutaj budował całą tą machinę. Zobaczcie. Ja zacznę sobie od małych słoików. Gdybyśmy rozdali do małych słoików, to byśmy tych słoików mieli jakąś nieznaną liczbę. Nazwijmy sobie, że to jest x, tak? Oraz jeszcze 5. Tak? Czy to jest te 5 słoików, o których jest więcej, tak? Ja sobie od razu pokażę wam, o, to są te słoiki większe. Tych słoików jest x, tak? To jest to, co nam zostanie jeszcze. Czyli x tak naprawdę, napiszemy sobie, to jest liczba dużych słoików. Dobra. Czyli jeszcze raz, mamy tutaj mamy duże słoiki, mamy tyle samo małych słoików i jeszcze 5 takich słoików małych. Teraz zastanówmy się, gdybyśmy najpierw wlali wszystko do tych słoików, a potem uznali, że wolimy jednak te większe słoiki i chcieli je przelać. O, coś popsułam. Dobra, ale zaraz wrócimy. Myślę, że tak, o, zobaczcie, tak? Jeszcze raz. Przelewamy. Z tych 3 słoików, a tak naprawdę z x słoików, to jest x słoików, to jest taki symboliczny zapis, tak? Z każdego słoika do słoika na dole. Oczywiście, skoro przelewamy ze słoika o pojemności 0,7 do słoika o pojemności 1 litra, to nie zmieszczą nam się tam wszystkie konfitury. No nie ma szans. Tak. Zostanie nam jeszcze wolne miejsce, tak? I teraz czym potem wypełnimy te wolne miejsce? Bo w zadaniu było powiedziane, że wypełniamy te słoiki. Oczywiście weźmiemy stąd te konfitury. Tak, zobaczcie. Czyli te 5 słoików musi nam wystarczyć na zapełnienie miejsca w tych słoikach tutaj, których nie znamy ich ilości, ale wiemy, że w każdym jest 0,3 litra oraz na uzupełnienie tego małego słoika. Tak, dokładnie. Z tego to zrozumiałem, to tak jest. To zobaczmy. Teraz przyjrzyjmy się w takim razie. Ile mamy litrów konfitur tutaj? Jest 5 słoików, tak? I w każdym jest 0,7 litra. Tak? Czyli tyle litrów konfitur zmieści nam się w tych słoikach, tak? I teraz będziemy je rozlewali tutaj. Zobacz, jeżeli będziemy wypełniali, możemy to pokazać, tak? To przelewamy tutaj do pełniania oraz przelewamy do tego małego pojemnika. Przewrócę. W takim razie my tutaj ja odejmę od tego to 0,2 litra, bo to jest to, co nam się nie mieści do dużych słoików, tak? A potem, żeby otrzymać liczbę dużych słoików, wystarczy podzielić to, co mamy wlać do dużych słoików, tak? Ponieważ do każdego dolewamy 0,3 litra, to podzielimy to przez 0,3 litra. Tak? Bo tyle miejsca mamy w każdym dużym słoiku. Więc jak podzielimy to, co mamy do wlania, przez to miejsce, które mamy w każdym dużym słoiku, to otrzymamy liczbę słoików. Tak? Czyli x to jest tak naprawdę tyle. No, tak? Sprytne. Zaraz zobaczymy, ile nam wyjdzie. To jest 5 razy 0,7, czyli to jest 3,5 minus 0,2 to będzie 3,3. Ja specjalnie już nie przy tych rachunku, bo zaraz mi się miejsce skończy. I dzielimy to przez 0,3. Ja zawsze, jeżeli mam taką sytuację, to tutaj rozszerzam ułamek przez 10, żeby się tymi ułamkami nie przejmować. Czyli to będzie 33 przez 3. Czyli wyjdzie nam 11. Czyli okazało się, że x to jest 11, czyli potrzebujemy 11 dużych słoików. Okej, mamy odpowiedź, tak? No właśnie, pytanie, czy to jest odpowiedź, Patryk? A nie, zaraz, bo trzeba... Tak, zobaczcie, wracamy do treści zadania. Wracamy. Okej. Doszły nas słuchy, że nie do końca rozumiecie to rozwiązanie. Dobra, to zaraz to wrócimy. Dobra, spokojnie. Posłuchajcie, ja opowiem trochę o tym od początku, dobrze? Mieliśmy konfitury. Najpierw rozlaliśmy je, ja wrócę troszeczkę, do małych słoików, tak? Tych małych słoików mamy dużo, nie wiemy, ile ich jest. Wiemy tylko tyle, że tych słoików jest o 5 więcej niż tych dużych słoików, tak? Przez x oznaczyliśmy sobie liczbę tych dużych słoików. I teraz przelewamy te konfitury. Najpierw przelewamy je z tych słoików, których tutaj. Tych słoików jest tyle samo, co tych słoików dużych, tak? Bo było powiedziane, że tych jest o 5 więcej, jest to 5 więcej, a to są te takie jakby te odpowiadające tym słoikom. Teraz w każdym mamy tutaj 0,7 litra, tak? Czyli zostało nam, tutaj jest 0,3 litra wolnego miejsca, tak? I teraz będziemy chcieli przelać, tak żeby to uzupełnić. Teraz przelewamy to, co jest tutaj w tych 5 słoikach, uzupełniając to. Poproszę Patryka na chwilę, żeby mi wyczyścił te obliczenia tutaj, bo postaram się zapisać w inny sposób, żeby wam było łatwiej to zobaczyć. Okej, dobra, no to tak. Przerwa techniczna, bo ja się tak na tym programie nie znam, ale Patryk jest z nim biegły. Bardzo dobrze, że zadajecie pytania i mówicie, że coś nie rozumiecie. My jesteśmy tutaj dla was i będziemy poprawiać. Tak. Więc ja zapiszę to inaczej. Będzie już to rozwiązanie bardziej algebraiczne, ale myślę, że będzie lepiej zrozumiałe. Zobaczcie. Tutaj, tak jak policzyliśmy wcześniej, zobaczcie, w tych słoikach, 5 słoikach po 0,7 mamy 5 razy 0,7 litra, tak? I zobaczcie, tym musimy uzupełnić to, co jest tutaj. W takim razie, jeżeli chcemy to uzupełnić, to zastanówmy się, ile mamy tutaj wolnego miejsca. Tu po pierwsze mamy 0,2, to co nam zostaje, tak? Ale jeszcze mamy miejsce w każdym słoiku. Ile mamy tego miejsca w każdym słoiku? 0,3 litra. 0,3 litra to jest 0,3 razy x, tak? Bo to jest miejsce w każdym słoiku. W tych słoików jest x, tak? Czyli to jest to, co mamy w tych słoikach wolnego miejsca. To jest to, co nam zostanie, bo było powiedziane, że zostanie nam 0,2 litra, tak? Do tego małego pojemnika. I to jest dokładnie to samo, co jest w tych 5 słoikach tutaj. To jest 5 razy 0,7 litra. Tak? Ja teraz specjalnie, posłuchajcie, nie będę tego mnożyła, bo chcę wam coś pokazać. Zobaczcie. Jeżeli to przekształcę, odejmuję to 0,2, to wyjdzie mi, że 0,3x to jest to samo, co 5 razy 0,7 minus 0,2. tak? Odjęłam to od tej strony i zmieniłam, żeby x był po lewej stronie, tak jak lubimy. I teraz, jeżeli podzielimy to przez 0,3, to otrzymamy dokładnie to samo wyrażenie, co się pojawiło wcześniej na ekranie. Tak, tak? Się. Czyli zobaczcie, czyli jeszcze raz, ja może wrócę do tego, powiem skąd to się wcześniej wzięło, dobra? Bo zależy mi na tym, żebyście to zrozumieli. To są te konfitury, które myślę, że się w 5 słoikach, tak? I one muszą nam wypełnić to wolne miejsce tutaj. Czyli muszą nam wypełnić to 0,2 oraz po 0,3. Zaraz wrócimy do innych rozwiązań, ale chcielibyśmy jeszcze to skończyć. Tutaj nam zostanie w takim razie, tak jak już obliczyliśmy wcześniej, nie będziemy tych rachunków powtarzać, myślę, że akurat te rachunki są dla was zrozumiałe. 11 słoików, tak? Dużych słoików. I teraz musimy podać odpowiedź, tak? Musimy podać, ile litrów konfituru smażyła Marysia. To ile litrów konfituru smażyła Marysia? No to jak każdy słoik miał jeden litr pojemności, to jest 11 razy 1. I co jeszcze musimy zrobić? A, i jeszcze zostało to 0,2 litra. Okej, dobra. Sprytne. To też to jest 11,2 litra. Tak? I to jest wynik. To jest właściwy wynik. Zaraz pokażę jeszcze inne rozwiązania. To było takie trikowe trochę, żeby wam pokazać, że da się tak rozwiązywać. To nie są proste do myślenia rozwiązania, ale warto wiedzieć, że coś takiego da się zrobić, tak? Teraz poproszę Patryka o pomoc. On nam zrobi wolne miejsce, żebyśmy mogli... Tak, muszę wyczyścić tutaj to, co już napisaliśmy, aby... Żebyśmy mogli jeszcze raz rozwiązać to zadanie. Teraz wam pokażę, jak to zrobić już typowo algebraiczną metodą. Przeanalizujemy zadanie podobnie, jak to zrobił Patryk. Może wtedy będzie dla was... Oczywiście druga metoda. Mam nadzieję, że tutaj już po wyjaśnieniu dodatkowym było, z x-em było lepiej. A teraz pokażemy wam, jak to zrobić. Dobra. Jeszcze chwila, bo jeszcze muszę zmienić. Tak, bo zaraz będę pisała szerokością 1 cm. Okej, już powinno być. Posłuchajcie. Możemy to rozwiązać typowo algebraicznie. Przez x oznaczając sobie znowu liczbę dużych słoików. To jest liczba dużych słoików, tak? I teraz tak. Znowu przeanalizujemy zadanie w tabelce, dobra? Okej, to... Będziemy mieli słoiki oraz zawartość tych słoików, tak? Czyli po pierwsze będziemy mogli mieć duże słoiki albo małe słoiki, tak? Czyli tego były konie i... co tam miałeś? Bociany, nie? Tak, bociany. Już nie pamiętam. Dobra. Czyli będą tak duże słoiki i będą małe słoiki. Tak? I będziemy po pierwsze mieli liczbę tych słoików, czyli wiecie, ile jest tych słoików, a po drugie będziemy mieli zawartość. Ja już tu nie mieści mi się, bo nie przewidziałam tu dużo miejsca, ale zaraz jakoś tą tabelkę narysujemy. Tabelka a la równoległy bok. Dobra, damy radę. Ale widać, co jest. Dobra, czy duża liczba to wiemy. Liczba dużych słoików to jest x. W takim razie w treści patrzymy, w treść zadania. Ile było małych słoików wtedy? O 5 więcej. Czyli o 5 więcej to będzie x plus 5. Tak? Dobra. To w takim razie, skoro duże słoiki mają pojemność, zaraz patrzymy, o 1 litra, tak? Patryk niestety wykreślił mi to podkreślenia ważnych liczb w tym zadaniu, tak? Czyli tu jest x razy 1, czyli x razy 1 oczywiście to jest to samo co x, ale żeby było widać, o co chodzi, tak? I teraz... Pojemność małych słoików to jest x plus 5. Tak? Razy 0. Razy 0,7. Okej, czyli tak jak identycznie jak w tym zadaniu, które ja robiłem. Tam było liczba głów, którą mnożyliśmy przez liczbę nóg. Dobra. A tutaj jest liczba słoików, którą mnożymy przez zawartość. Teraz ułożymy równanie, w którym będzie mowa o już nie konfiturach w tych wystających 5 słoikach, tylko wszystkich konfiturach. Zobacz. Jeżeli korzystamy z małych słoików, to wiemy, że jest tego x plus 5 razy 0,7. A gdybyśmy korzystali z małych słoików, to... przepraszam bardzo, to były małe słoiki. Poprawię mi, Patryk. Przepraszam. Tak, to były małe słoiki. A teraz korzystamy z dużych słoików. To by było x razy 1. Czy czegoś nam brakuje? Zastanówcie się. Ja wiem. Czego? Już uważam. Brakuje nam tych 0,2 litra. Tak, zobaczcie. Tu jest powiedziane, że Marysia zauważyła, że gdyby użyła samych dużych słoików, to po wypełnieniu ostatniego z nich zostałoby jej 0,2 litra. Tak? Czyli zobaczcie. Tu wykorzystujemy wszystkie konfektury, tak? Bo tak było przy małych słoikach. A przy dużych zostaje jej coś. Co ja muszę tutaj zrobić z tym 0,2 litra? Dodać? Dodać, bo zobaczcie, to są wszystkie konfitury. No tak. Tu jest trochę za mało. Żeby stała tu równość, to tu też muszą być wszystkie konfitury. Więc muszę do tego, co mam w słoikach, dodać to, co nam zostało. Dobrze, i teraz takie równanie możemy rozwiązać. Znowu, likwidujemy nawias, czyli mamy 0,7x, bo liczbę zwykle dajemy na początku, plus, ja już to wymnożę i tak jak poprzednio, 3,5. To jest x, tą jedynkę już pomijałem, bo jedynka nie jest nam potrzebna, plus 0,2. Czyli tu będzie 3,5. Teraz liczby na jedną, nie wiadomo na drugą stronę, tak? Minus 0,2. I to jest to samo co x. Minus 0,7x. Tak? W takim razie tutaj mamy 3,3. To jest to samo co... O, posłuchajcie, te liczby już widzieliśmy, prawda? No tak. W poprzednim rozwiązaniu. To wygląda na to, że jesteśmy na dobrym tropie. Czyli teraz dzielimy przez 0,3 i otrzymujemy, że x to jest to samo co 3,3 przez 0,3, czyli 33 przez 3, czyli 11. Tak? Czy to koniec zadania? No, tak jak poprzednio, nie. Tak jak poprzednio, posłuchajcie, ale ja celowo zadaję to, ja podkreślę to na czerwono, posłuchajcie. To jest bardzo... Przeczytaj na koniec pytanie, tak? Jak nie przeczytamy pytania, mogliśmy dobrze zrobić zadanie, a stracimy 1 punkt. I to na takiej głupocie. Tak. To zadanie na egzaminie byłoby pewnie za 3 punkty, tak? Mhm. To 1 z 3 punktów to jest sporo. Mhm. To jest 3% egzaminu zwykle. O, okej, to jest bardzo około dużo. 3%, bo to te punkty mogą różnie wyglądać. Czyli tak naprawdę odpowiedzią jest znowu 11, to sama, już nie będę tego liczyła, od nowa 11,2, tak? Mamy 11 litrów w dużych słoikach plus te zostające 0,2 litra. Mhm. No tak, to ma sens. Jak najbardziej. Dobra. To teraz, posłuchajcie, kończymy z zadaniami algebraicznymi. Tak. Już... Jeszcze się pojawią jakieś algebraiczne elementy, ale przechodzimy do dowodów. Coś będziemy liczyć, na pewno, nie martwcie się. Tak. Przechodzimy do dowodów, czyli do atrakcji głównej. Tak. I tak na rozgrzewkę. Trochę algebry jeszcze, ale to już ostatnie algebraiczne zadanie. Obiecuję. Dobrze. Wykaż, że dla każdego n liczba n odjąć 3 dzielone przez 6 jest średnią arytmetyczną liczb n odjąć 1 dzielone przez 4 i n odjąć 9 dzielone przez 12. Okej, co to jest średnia? To już chyba wszyscy powinni kojarzyć nawet intuicyjnie, czym jest średnia arytmetyczna. Tak się mówi, że jak idę na spacer ze swoim psem, to średnio mamy po 3 nogi, czyli liczbę nóg wszystkich musimy podzielić przez liczbę organizmów, czyli wychodzi nam, że po 3 nogi. Coś z tymi nogami dzisiaj bardzo dużo wychodzi. Więc musimy sobie te dwie liczby podzielić przez 2. Wtedy policzymy ich średnią. Zatem spróbujmy. n odjąć 1 dzielone przez 4 dodać n odjąć 9 dzielone przez 12. Jeszcze przy okazji chciałbym wspomnieć o tym, że to jest bardzo proste zadanie, tak wbrew pozorom, to na dowód. No bo mamy odpowiedź. Ma nam wyjść tyle. Znamy odpowiedź. Po prostu musimy, przekształcając to równanie, właściwie to nie równanie, a to wyrażenie, otrzymać taki wynik. Więc robimy, dopóki nam nie wyjdzie to. Po prostu. Więc co z tym możemy zrobić? Na początek może sprowadźmy do wspólnego mianownika n odjąć 1 przez 4 i n odjąć 9 przez 12. Więc musimy sobie pomnożyć licznik i mianownik tego czegoś przez 3. Otrzymujemy 3n, odjąć 3, tutaj będzie już 12, dodać n, odjąć 9, dzielone przez 12. Ok, i wszystko przez 2. Specjalnie narysowałem troszeczkę grubszą tą kreskę ułamkową, bo to jest główna kreska ułamkowa. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, jeśli mówimy o piętrowych ułamkach. Ja ułamków piętrowych nie lubię, Więc szczególnie dlatego, że tutaj mogę sobie w programie tą kreskę narysować grubszą, bez żadnych przeszkód, ale w zeszycie to różnie bywa. Pamiętajcie, ta kreska powinna być na wysokości znaku równa się, ta główna kreska. Tak, tak powinno być. Żeby się nie pomylić. Tutaj no nie idealnie mi to wyszło, ale blisko ideału. Blisko. Dobrze. Dobrze, to możemy sobie teraz dodać to, co jest w mianowniku tutaj. Ponieważ mamy wspólny mianownik, przepraszam, w liczniku. To, co jest w liczniku, dodajemy. 3n dodać n, to jest 4n. Minus 3, odjąć 9, to jest minus 12. Całość znowu dzielimy przez 12 i główna kreska ułamkowa, tutaj mi nawet troszeczkę za gruba wyszła, to jest tutaj. I wszystko dzielimy przez 2. Co dalej z tym robimy? No dalej powinniśmy jakoś to uprościć w taki sposób, aby otrzymać ten wynik. Ja bym proponował zauważyć pewną rzecz. No po prostu zauważmy, że tutaj mamy 4 razy n, natomiast tą dwunastkę możemy rozpisać jako 4 razy 3. Wszystko dzielimy przez 12 i główna kreska ułamkowa, no i znowu mi nie wyszło. To równa się powinno być na wysokości głównej kreski ułamkowej. No tak bywa niestety. Dlatego tu możemy sobie pogrubić. Coś też możecie pogrubić. Długopis jest. W sumie? A. Jak nie szkoda wam tuszu, to możecie pogrubić. No to idziemy dalej. A może się już tego piętroza pozbyć? Będzie trzeba się pilnować. No tak. To cóż, myślałem na początek, że tą czwórkę... Dobra. Tą czwórkę w takim razie mogę sobie napisać tutaj, a w nawiasie umieścić n odjąć 3. Taka operacja to jest wyciąganie przed nawias. Zauważcie, że jeśli pomnożę teraz 4 razy n i 4 razy minus 3, to otrzymam dokładnie to samo, co mam tutaj. Czyli robimy takie mnożenie wyraźnie na tylko w drugą stronę, od tyłu. Tak, właśnie. Ósmoklasiści mogli tego nie widzieć, dlatego to przypominam, wybaczcie nam gimnazjaliści, którzy to pewnie wszyscy wiedzą. Dokładnie. Całość dzielimy przez 12 i jeszcze przez 2. No to możemy sobie już coś skrócić, prawda? Tą czwórkę z tą dwunastką. Tutaj zostaje nam 1, natomiast tutaj zostaje nam 3. No i dostajemy n odjąć 3 przez 3 i jeszcze przez 2. No i jesteśmy coraz bliżej wyniku. I pamiętajcie, dzielenie przy ułamkach takich piętrowych to jest to samo co mnożenie przez odwrotność. Tak. A że dzielimy przez 3, przez 2, to mnożąc przez odwrotność mnożymy przez jedną w drugą. Proste. No i to jest już bardzo łatwe, no bo wystarczy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Więc licznik się nie zmieni, natomiast mianownik to jest 6. Ok, to teraz sprawdźmy. Czerwony kolor, w kółeczko, aby te liczby są takie same. Więc nie dość, że mamy gotową odpowiedź w treści polecenia, no to jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy aby nie popełniliśmy błędu w trakcie. Tak. To w ogóle to zadanie, dzięki temu, że jest dowodem, jest prostszą wersją zadania, bo jest zadanią z odpowiedzią. Więc naprawdę, posłuchajcie, nie trzeba się bać zadań dowodowych. Niektóre są dużo prostsze od zadań niedowodowych. Mhm. I trzeba o nich tak myśleć. Nie wolno się ich bać. No właśnie. To cóż. No teraz czas na geometrię. Wróćmy do geometrii na chwilę. O nie, geometria. To oddaję chyba tobie. Dobra. Teraz. To jeszcze odrobinę, żeby tam... Odrobinę. Wszystko tak. Widać. Dobra, wszystko dobra. Widać. Posłuchajcie. Dowód geometryczny. Ważna grupa dowodów. Zależy nam, żeby o nich dobrze tutaj opowiedzieć. Dobra. Posłuchajcie. Najpierw wróćmy do treści. Zadanie. Wiemy, że A, B i CD są równoległe. Tak? Takie coś nazywamy założeniem. Tak? Czyli naszym założeniem... O nie, nie chciałam to na czerwono pisać. To jest ważne, ale bez przesady. Założenie w zadaniu dowodowym to jest taka dana. A czasami na fizyce na pewno, może też na matematyce wypisywaliście dane i szukane, prawda? O, ja to jest dana AB równoległe do CD. Będziemy w razie czego tutaj poprawiał. Jasne. Z fizycznego punktu widzenia. I teza. Teza to jest to, co musimy udowodnić. Czyli szukana. Inaczej mówiąc, tak? I to jest to, że CB jest dwusieczną kąta ACD. Najlepiej w skrócie CB dwusieczna. Zaraz wytłumaczymy, co to jest ta dwusieczna. No właśnie, tak mi sobie przypomniał. Tak, bo to, tak powiem, słowo, ale dwusieczna dwa, coś dzieli na dwa. Sieczna. Dwusieczna, sieczna na dwa. Okay. Co siecz? ACD. ACD i CB. Czy tak naprawdę to, co musimy udowodnić, to, że te dwa kąty są takie same. Bo dwusieczna dzieli nam kąt na dwa równe kąty. Tak? Mhm. Czy to jest tak naprawdę to samo, co by napisać, że kąt ACB jest taki sam, jak kąt BCD. Tak? Albo, że ten kąt jest połową całego kąta, no to już jak go napiszecie, tak napiszecie. Dobra? Dobra, to teraz, czyli chcemy udowodnić, że te kąty są równe. No to możemy po prostu postarać się je obliczyć. To jest zadanie z danymi liczbowymi. Zauważcie, dlatego to jest prostsza trochę grupa zadań, żeby nie czynić trudnych rzeczy. I popatrzmy, jak mamy taką sytuację, możemy popatrzeć, może co w ogóle umiemy tutaj obliczyć. Nie od razu tych kątów nie obliczymy, tak? Ale zauważcie, że tutaj mamy taką sytuację, że to jest prosta. Tu jest kąt. Czyli możemy obliczyć drugi kąt przy tej prostej. Zauważcie. Ten kąt oraz ten kąt nazywamy przyległymi. Tak? One dają razem w sumie 180 stopni. A sobie oznaczę, że to jest kąt alfa. Mogłam użyć szkoków A, B, C, ale tak będzie szybciej po prostu, tak? Ja wolę w ten sposób. Liter greckich starczy, tak je używam. Alfa to jest to samo, co 180 stopni minus 125 stopni. Tak? Czyli 55 stopni. I tą własność nazywa się kątami przyległymi. Ponieważ to jest zadanie na dowód, to warto je dobrze uzasadnić. Dlatego napiszemy tutaj kąty przyległe. Jak zapomnicie nazwy, się nie przejmujcie, nic nie napiszecie, to się nic nie stanie. Ale dla porządku warto napisać, tak? Dobra. Czyli wiem, ile ten kąt wynosi. Czy możemy już obliczyć któryś z tych dwóch kątów? Chyba tak. Chciałabym nawet oba. To zacznijmy od tego. On jest prostszy, ten na pewno już każdy wie, jak obliczyć. Zobaczcie, a ja, żeby było jeszcze lepiej to widać, narysuję. To zielone to jest trójkąt. W tym trójkącie znamy kąty, znamy 70 stopni i znamy kąt alfa, bo go obliczyliśmy przed chwilą. Czyli możemy obliczyć miarę tego trzeciego brakującego kąta. To będzie kąt beta. Tak, nazwiemy go kątem beta. Czyli drugi punkt będzie taki, że beta to jest 180 stopni, bo to jest suma miar kątów w trójkącie, minus 70 stopni, czyli ten kąt tutaj, tak? I minus alfa, czyli kąt tutaj. To jest 110 stopni, minus alfa, czyli minus 55 stopni, to zostaje nam 55 stopni. To jest suma kątów w trójkącie ABC. Tak, czyli znowu piszemy. To już nie ma problemu, że zapomnijcie nazwę kąta, tak? Tak jak w przypadku poprzedniego zadania. No dobra, czyli zobaczcie, mamy połowę sukcesu. Mamy jeden z tych dwóch kątów. Brakuje nam tego. Czy macie pomysł, jak obliczyć ten kąt? Słuchajcie, jak tak utkniecie w zadaniu. To jest taka metoda, nie zawsze skuteczna, ale można przejść coś zadania, zobaczyć, co wypisaliśmy i czy są jakieś dane, w tym wypadku założenia, bo to jest dowód, z których jeszcze nie skorzystaliśmy. Mamy jedną rzecz, założenie, o którym jeszcze w ogóle nie wykorzystaliśmy nigdzie, ani do kątów przyległych, ani do sumy kątów w trójkącie, że AB jest równoległe do CD. Czyli, że to jest równoległe do tego. Czy pamiętacie jakieś narzędzie, które pozwala nam coś o kątach powiedzieć, jeżeli mamy proste, równoległe? Jest takie twierdzenie, które wykorzystuje właśnie dwie proste, przecięte trzecią prostą. Zauważcie, mamy tu dwie proste równoległe, a ten odcinek to jest pewien, część prostej, która przyjmie obie te proste. Ja to sobie wyróżnię, zobaczcie. Tak? Czyli to są proste równoległe, przecięte trzecią prostą. W tym przypadku nasz odcinek. I będziemy liczyli kąt gamma. To są tak zwane kąty naprzemienległe. Ten oraz ten. Kąt alfa i kąt gamma są kątami naprzemienległymi. Są utworzone przez dwie proste równoległe i trzecią prostą je przecinającą. Naprzemienległe, bo są po dwóch różnych stronach tej prostej przecinającej. Gdybym miała kąt tutaj na przykład, on też będzie miał taką samą miarę, ale ten i ten byłyby już odpowiadające. No, mamy dwa rodzaje kątów. Znowu, nie pamiętacie nazwy? Nie przejmujcie się, jak to pominęcie, nic się nie stanie. Tak? Czyli napiszemy sobie tutaj, już żeby, muszę trochę cofnąć, żeby nie najechać na tą ikonkę, w której widzicie moją twarz. Dobra, czyli napiszemy teraz, że kąt gamma jest równy kątowi alfa, tak? A, niepotrzebnie aż tak się cofam. Dobra, to tutaj napiszemy uzasadnienie. Tak? Uzasadnienie to są kąty na przemian legła. Kąty na przemian legła. I alfę znamy. Alfa to jest tak. 50. A, no to właśnie, to warto dopisać. Ja tylko na przemian ległe i tutaj AB równoległe do CD. Pełne uzasadnienie, ale posłuchajcie, napiszcie na przemian ległe same, napiszcie tylko równoległość, będzie dobrze, tak? Jest. Nie przejmujcie się tym. Możecie tą, jak jesteście pewni tej nazwy, nie używajcie na wszelki wypadek. Zawsze lepiej czegoś takiego nie napisać, niż napisać błędnie. Dobra, i to jest oczywiście 55 stopni, zgadza się, bo to wynika z punktu pierwszego, to mamy napisane, że to jest 55 stopni. Dobra, to teraz, czy to jest koniec? O, jeszcze jakaś odpowiedź może? No właśnie, to jeszcze zrobimy jedną rzecz, tak? Musimy napisać rzeczywiście, że te kąty są równe. To napiszemy w punkcie czwartym. Już kolor dowolny, bo już na rysunku tak nie potrzebuję. Napiszemy, że kąt gamma, tak? Jest równy kątowi beta. No to jest prawda, bo i kąt beta, i kąt gamma mają 55 stopni. Tak. No teraz trudno mi napisać, że są jakieś kąty przyległe, suma kątów w trójkącie, ale mogę napisać po prostu, że to wynika z tych dwóch punktów, tak? Czyli to jest dlatego, że 3 i 2. Tam mieliśmy to uzasadnione, tak? No to jest koniec. Skoro te kąty są równe, to jest to dwusieczne, tak? To, co możemy jeszcze zrobić, to zaznaczyć, że to jest koniec dowodu. Jeżeli mówimy o zadaniach dowodowych, to nie możemy tutaj takiej typowej odpowiedzi napisać. Ale możemy zakończyć dowód. Elegancko jest to, co robić. Można napisać taki skrót, co kończy dowód. Albo co było do udowodnienia, tak? Wersji jest naprawdę dużo. Jest nawet po łacinie. Tak, ale ja już się nie podejmuję tego. To mógłby wam Patryk pomóc. Nie. Ja uwielbiam natomiast wersję z kwadracikiem po prostu. To jest taka kropka kończąca dowód. Kropka w kształcie kwadratu. Nic się nie stanie tego nie zrobić. Jak będzie, napiszecie, to to będzie elegancko, będzie ładnie i na pewno będzie to docenione, tak? Więc pamiętajcie to, zróbcie. Jeżeli tak jak Patryk zapomnicie, to się też nic nie stanie. No właśnie, ja zapomniałem. Tak, więc się nie przejmujcie. Naprawdę, jak pamiętacie, piszecie. Jeżeli nie jesteście pewni, nie piszecie. Tak? Dobra. To jest koniec tego dowodu. To teraz zostało nam jedno specjalne zadanie. Trochę inne niż pozostałe. Dokładnie, już je zmieniamy. Tak, tu mała przerwa techniczna. O, no właśnie, musimy zdobyć materiały. Troszeczkę zetrzeć może. Tak. Trochę. I treść polecenia jest następująca. Może spotkaliście się z podobnym zadaniem. W jednym z zestawów opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną było zadanie, w którym była też gra. Tam był Jarek oraz Ania chyba. A to jest zadanie, które jest podobne i przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Po to, żeby przećwiczyć tego typu zadania. Bo nie widziałam wielu zadań na ten temat, więc warto, żeby była taka możliwość. To jest zadanie, które składa się z dwóch części. Po pierwsze mamy tutaj pewne reguły gry. Tak? Te pierwsze 4 linijki opisują nam pewną grę. A potem mamy pytanie odnośnie tej gry. Mam uzasadnić, co jest możliwe, a co nie jest możliwe. Tak? W tym zadaniu jest powiedziane, że mamy jeden stos. My też mamy takie kamienie, to zaraz zobaczycie. Dobrze. Ten stos mamy przygotowany tutaj. Zobaczcie, to jest nasz stos. Uwaga, przyłączam się i teraz widać. Tak. Mamy kamienie i będziemy grać w kamienie. Ale... No. Posłuchajcie, mamy stos. Ponieważ jeszcze wrócimy jeszcze na chwilę do treści zadania, żeby Wam pokazać, bo tu mamy stos kamieni, to one są różne. Może, oczywiście. Tak, ale ważne jest to, żebyście wiedzieli, o czym mówimy, tak? Czyli zobaczcie. Mamy jeden stos, akurat w tamtym zadaniu, o którym mówiłam wcześniej, były dwa, ale my żeśmy zostali przy jednym. Mamy jeden stos. W tego typu grach rzeczywiście zwykle jeden ruch, jeden ruch, drugi ruch, tak jak w warcapach, na przemian. Nie można się poddać, nie można zrezygnować z ruchu, to jest napisane, wyszczególnione. Nie można kombinować. I ruch to jest zabranie jednego lub dwóch kamieni, z tego jednego stosu. I ważne jest to, co wygrywa. Bo w tego typu grach może wygrywać ta osoba, która zabierze ostatni, albo ta, która zmusi ostatnią do zabrania ostatniego. Więc tu trzeba na to zwrócić uwagę. W tej grze akurat wygrywa osoba, która zabierze ostatni kamień, dobra? Bardzo ważne, żebyście przeczytali przedtem zasady takiej gry na egzaminie, no bo czasami jest tak, że osoba, która zabiera kamień, przegrywa. Tak, więc tu trzeba na to zwrócić uwagę. My, żeby wam pokazać, na czym ta gra polega, najpierw zagramy w tą grę. Aha, no tak. Wy też możecie zagrać z kimś taką grę, no a na egzaminie oczywiście tylko z samym sobą, ale też tą metodę polecam. Przeanalizowanie zadania na pewnym przykładzie, w tym wypadku na naszych kamieniach. To są kamienie, które my tutaj mamy. Nie jest ich 6, bo nie o to nam chodzi. Chcę wam pokazać, jak będziemy grali. Zacznie Patryk. Okej. To tak, mamy stosik i ja z tego stosika mogę coś zabrać i nie wiem, ja będę grał losowo, więc zabiorę dwa kamienie na początek. Dobra. To jest ruch. Jeden z ruchów zabranie dwóch. To ja wykonam ten drugi ruch, zabiorę tylko jeden kamień. Aha. To ja też będę sprytny i zabiorę jeden kamień. I jeszcze jeden. Tak. Czyli on drugi zabrał dwa kamienie, a ja znowu zrobię to samo, co poprzednio. Czyli zabiorę tylko jeden kamień, tak? Czyli zobaczcie, ja zabrałam dwa razy po jednym kamieniu. Patryk zabrał dwa razy po dwa kamienie. I teraz już mam taką sytuację, mam już mało kamieni, więc teraz Patryk musi zastanowić, co dobrze pomyśleć, co zrobić. Okej. Jak myśli? O nie, może mi podpowiecie. Zabieram trzy kamienie. No niestety, tak trzech nie może. Wygrałby, gdyby zabrał trzy, ale reguły mówią jasno. Jeden lub dwa. Oszukiwać nie wolno, Patryk. Nie. To co się... To przeanalizujmy już. Mam małą sytuację. Co by się stało, gdybym zabrał ten jeden kamień? No to zabieram jeden kamień. No wtedy ja mogę zabrać te dwa. No to kiepski ruch. No to cofamy. To zabieram dwa. To ja zabieram ten jeden. No nie. Czyli widzicie już, że ja zostawię Patrykowi trzy kamienie. To nieważne, co on zrobi, to ja już wygram, tak? Czyli sens tego pytania jakiś jest, tak? Okay. Czyli zobaczcie, to są takie gry, w których są tak zwane strategie wygrywające. Ja mądrze grając mogę do czegoś zmusić Patryka, tak? I na tym polega to zadanie. Że my będziemy teraz rozpatrywali nie trzy kamienie, a sześć kamieni. Trochę będzie trudniejsza sytuacja. Ale dojdziemy dalsze do tej sytuacji trzech kamieni. Mam nadzieję, że pamiętacie już, że nie możemy... Jakie są reguły gry, bo musimy teraz je ukryć na chwilę. Niestety to polecenie jest bardzo długie, bo z tego, żeby mieć miejsce na rozwiązanie, to musimy tam to ukryć, tak? Dobra, my już wiemy coś o trzech kamieniach, a tu jest niestety początek od sześciu. No gdyby było o trzech, to byśmy już umieli rozwiązać zadanie. No a tu jest sześć, dobra. To zaczniemy od sytuacji początkowej, dobra? I teraz tak. W treści zadania jest powiedziane, to się rusza pierwszy. Pierwszy się rusza Patryk. No ja się ruszam. Patryk, co możesz zrobić z sześcioma kamieniami? Mogę wziąć jeden albo mogę wziąć dwa. To co się stanie, jak weźmiesz jeden? To zostanie na stosie 5 kamieni. Tak. Czyli Patryk może zabrać jeden kamień i zostanie 5 albo zostanie 4. Tak? Są wszystkie możliwe ruchy Patryka. Zauważcie, że zadanie jest powiedziane, że bez względu na decyzję Patryka. Czy ja muszę być przygotowana na wszystko, co on zrobi, tak? Czy ja nie mogę sobie powiedzieć, że ja tylko mnie interesuje, jak on weźmie 4, tak? To jest Patryk. Patryk lubi kolor zielony, więc będziemy go na zielono napisywali. To są ruchy Patryka. Teraz na przemian, więc zaraz ja będę odpowiadała. Ja wolę pomarańczowy, więc będę odpowiadała mu na pomarańczowy. Teraz przeanalizujmy. Jeżeli Patryk dał mi 5 kamieni, to ja też mam dwie możliwości. Ja mogę zabrać jeden kamień i wtedy zostaną 4 kamienie. Mogę też zabrać 2 kamienie i zostanie kamieni 3. Jeżeli zostawił mi 4 kamienie, też mam dwie możliwości. Mogę zabrać jeden kamień i też zostanie mi 3. Ja już dorysowałam strzałkę do jednego miejsca. Ale mogę też zabrać 2 kamienie i zostaną mi wtedy 2 kamienie. Tak? To są moje ruchy. Ja już nie będę wszystkiego zapisała, tylko w jednym miejscu. Na egzaminie warto dopisać albo jakieś inne oznaczenia zrobić. Mamy kolor, więc możemy sobie tutaj na to pozwolić. Poszaleć. Dobra. To teraz Patryk. Teraz ruch Patryka. Aha, okej. Dobra, no to Patryk znowu musi być przygotowany na każdą z tych możliwości. Na razie. Więc zobaczmy od tyłu. Zobaczmy sobie od najmniejszych liczb, jest najprościej. Co się stanie, Patryk, jeżeli ja ci zostawię dwa kamienie? Co ty zrobisz? Od razu wezmę dwa. No tak. Znowu ma dwie możliwości. Wziąć dwa albo jeden. No ale tu już nie będziemy rozpatrywali wzięcia jednego kamienia. Patryk jest mądry, weźmie jeden kamień. Wtedy dostaje dwa kamienie. Zostaje nam zero kamieni. Tak? Kto wtedy wygra, Patryk? Ja wygram. Ja wygram. Ty wygrasz. No a bo powiedziałem, że ja mam wygrać. No to ja nie mogę doprowadzić do tego, żeby Patryk mógł wziąć te dwa kamienie. Czyli ja nie mogę doprowadzić do tego. Wobec tego ja nie mogę wykonać tego ruchu. Tak? Mhm. Czyli jeżeli Patryk dał mi cztery kamienie, to ja nie mogę mu zostawić dwóch, czyli muszę mu zostawić trzy. Ale nie wiadomo, zobaczmy czy... Aczkolwiek z tego co pamiętamy, trzy już to jest dobrą liczbą. A, no tak, przecież jak zostawiamy trzy... Dobra, ale przeanalizujmy to w ten sam sposób, dobra? Żeby zobaczyć, żeby tą notację przećwiczyć. To co się dzieje, Patryk, jeżeli ja ci zostawię trzy kamienie? No, to ja przegrywam, bo... No ale dobra, to rozpiszmy to, żeby było ładnie wszystko. Bo to na egzaminie też trzeba rozpisać. To, że wiesz, że jest coś, to nie znaczy, że to jest napisane. Okej, dobra. To tak, zabieram jeden kamień, zostaną mi dwa kamienie. Okej, albo? Albo zabiorę jeden kamień, zostanie... zabiorę dwa kamienie i zostanie jeden kamień na stosie. Dobra. No to był ruch Patryka, tak? To teraz będzie mój ruch. Teraz już dobrze wiecie. Skoro on zostaje mi dwa albo jeden, to ja mogę... I to sprowadzić do zera. Aha, czyli już wtedy wygrywasz. Jeszcze jedna uwaga, posłuchajcie. Ja tutaj, zobaczcie, rysuję czasami strzałki, które się schodzą, prawda? Mhm. No ale, ponieważ to jest liczba 0, tak? Natomiast zobacz, tu była liczba 4 i tu była liczba 4. Ich nie połączyłam. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie, w tym momencie ruszałam się ja, a w tym momencie będzie się ruszał Patryk. To ja nie mogę tego połączyć, bo są różne ruchy, różne sytuacje, tak? To jest bardzo ważne, kto w danym momencie się rusza. Dobra, czyli widzicie już, że to się nazywa strategia wygrywająca. Strategia wygrywająca istnieje. Nieważne, co zrobi Patryk z szóstką, ja z tego mogę zawsze zrobić trójkę, prawda? Zrobiliście, Patryk? Tak. Nie wiem, czy on będzie 5 czy 6, to ja wiem, który ruch on wykonał i nie robię tego w ciemno, na szczęście. To ja mogę zrobić z tego 3. No i potem nieważne, co on zrobi, ja zrobię z tego 0. Ale zastanówmy się, czy to jest jedyna droga. Bo zostaną jeszcze jedna gałąź do zbadania. To Patryk, to teraz twój wybór. Okay. Jak ja ci dam 4, to ty możesz 4 zrobić. Mogę wziąć 1 i zostanie 3 na stosie. Dobra. Albo? Albo mogę wziąć 2 i zostaną 2 na stosie. Czyli tak. O, to idzie do strzałka. A, to może połączyć rzeczywiście, bo zobaczcie, to jest zielone. Dobra. To teraz czy ja coś wiem o tej trójce, posłuchajcie? Patryk, coś wiesz, to mi się podoba ta droga? Wiesz co? Mi się bardzo podoba. Tak, Patrykowi się podoba. Patryk, a którą ruch byś wykonał? Ten czy ten? No ja bym wykonał od razu. Zabrałbym jeden kamień i doszedł do trójki. No tak, bo zobaczcie. Ten ruch się Patrykowi nie opłaca. To jest ruch nieopłacalny dla Patryka, więc on tego na pewno nie zrobi. On gra inteligentnie. Tak? Czyli doszedłby do tego ruchu. W tym ruchu my już wiemy, że ja przegram. Bo możemy zrobić dokładnie to samo, co tutaj, tak? Czyli ja nie mogę zrobić tego ruchu, bo gdybym zrobiła ten ruch, to Patryk mógłby zrobić ten ruch. Tak? Czyli tu jest jedna tylko droga dla mnie. Ja robię, nieważne co Patryk robi, ja zostawię 3, a potem zostawię 0. Tak? Okej, czyli jak jesteś mądra i wiesz jakie ruchy wykonać, to zawsze przegram. Tak. No niestety to jest tak, że w takich grach bardzo często któryś gracz ma strategię wygrywającą. Nie zawsze. Bo są gry, które są, na przykład zawsze można zremisować. Ale ta gra jest taką, w której zawsze ktoś może wygrać. Zależy to od tego, ile było kamieni na początku. Jeżeli chcielibyście sobie tego typu zajęć przećwiczyć, zawsze możecie wziąć sobie więcej kamieni i zobaczyć, co się stanie dla 10. Albo zwiększyć sobie liczbę możliwych ruchów. 1, 2 lub 3. To jest bardzo ciekawa rzecz, którą można sobie badać i eksperymentować, tak? Jest jeszcze jedna rzecz ważna. To ten schemat oczywiście jest dla nas czytelny. To jest nasze rozwiązanie, to jest nasz zapis rozwiązania. Niestety, na egzaminie to nie jest tak, że każdy zapis, sama odpowiedź wystarczy. To jest zadanie na dowodzenie, więc musimy coś tu jeszcze dopisać. Co musimy dopisać, tak? Musimy dopisać, co tu się tak naprawdę dzieje, tak? Jakąś legendę, tak? Czyli możemy napisać tak. Jakby tak. To są ruchy Patryka, tak? Oczywiście wy na egzaminie możecie podpisać każdą z tych strzałek, na przykład Patryk albo Zosia. Tak. Wtedy będzie... Albo przerywane. Albo przerywane. Tak. Ruchy Zosi, tak? I teraz można napisać, że tak. że tego ruchu ja nie wykonam, tak? To już mi się nie zmieści, ale musielibyście słonie napisać, ponieważ wtedy Patryk mógłby wygrać, tak? Tak. Ale wystarczy, zupełnie by wystarczyło, tak? Gdybyście na egzaminie napisali, że aby wygrać, ja, czyli Zosia, muszę w swoim pierwszym ruchu zabrać tyle kamieni, żeby zostało ich 3 i zawsze mogę to zrobić, bo i z 5 i z 4 mogę dojść do 3, tak? A potem nieważne co Patryk zrobi, mogę dojść do 0, bo z 2 i 1 mogę dojść do 0, tak? Oczywiście taki schemat jest pomocny i warto go narastać na egzaminie, bo wy się nie pomylicie i egzaminatorium będzie prosił waszą pracę sprawdzać i nawet jak czegoś tam no tak, nawet jak czegoś tam nie będzie, to zawsze będzie dał. Więc tak, graf, który narysowaliśmy, może nie zawsze być uznawany za ważny. Znaczy rysunkowe rozwiązania są uznawane, tak? Ale dopiszcie jakieś komentarze. Dopiszcie tak, kto się gdzie rusza, dopiszcie i dopiszcie wniosek, tak? Że skoro Patryk z 6 może dojść do 5 lub do 4, to wy zawsze możecie z tego zrobić 3, tak? A potem może dojść do 2 lub do 1 i z tego zawsze można zrobić 0, tak? Ja nie jestem taka wprawna w pisaniu po tym tablecie, więc nie będę go słowo teraz pisała, ale myślę, że już z tym sobie poradzicie. Oczywiście. Piszecie... No, to jest dokładnie opisanie tego, co my tutaj robiliśmy. Możecie też wszystko wyrównać ładnie w kratkach. My tu kratek nie mamy. Wtedy widać, kiedy ruch się chronologicznie odbywa. Oraz podpisać te strzałki, o czym ale przecież warto rysować rysunki tego typu. Naprawdę one wam ułatwiają rozwiązanie. One ułatwiają też sprawdzanie potem. Jak czegoś w tekście napiszecie i znajdzie się to na rysunku, to też będzie uznane, tak? Tak. Jeżeli coś tam wam się omszy, coś o czymś zapomnicie, więc warto naprawdę to poprawić. I czytelność waszych prac i przede wszystkim egzaminator lepiej was zrozumie. A o to chodzi przede wszystkim na egzaminie. Chodzi o to, żeby zakomunikować, jaką wiedzę posiadamy i żeby egzaminator zrozumiał, o co nam dokładnie chodzi. I cóż, skończyliśmy to zadanie, pograli. To było ostatnie z zadań, które dla was przygotowaliśmy. Tak. Mamy nadzieję, że pomogliśmy wam w ten sposób, nauczyliście się czegoś ciekawego. Okej, jesteśmy na nagranie. Możecie sobie zawsze ściągnąć to nagranie. Ono będzie dostępne niedługo, tak? Będziecie mogli ściągnąć, będziecie mogli sobie obejrzeć, będziecie mogli te zadania, z którymi się problem, może któryś gorzej zrozumieliście, jeszcze raz obejrzeć, jeszcze raz wysłuchać. Tak, przede wszystkim zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału Pi-stacja Matematyka, do odwiedzin naszej strony na Facebooku oraz naszej strony ogólnie. Jak nie było tu jakiegoś tematu, który czujecie, że kiepsko wam na egzaminie, przed egzaminem się z nim czujecie kiepsko, ale to na pewno jest już nagrany przez nas. Możecie wejść na stronę Pi-stacja, znaleźć odpowiedni temat i się nauczyć tego konkretnego tematu, bo prawda jest taka, że oczywiście my nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkiego zawrzeć. Oczywiście. Przede wszystkim zapraszamy was do kolejnego webinaru, który odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 18 i to będzie omówienie zadań z egzaminu gimnazjalnego. Zapraszamy ósmoklasistów również na to, ponieważ to będzie taka dodatkowa powtórka przed egzaminem z 16, który będzie 16 kwietnia. Również będziemy prowadzić webinar o 18 i ci, którzy chcą sobie sprawdzić, czy dobrze napisali ten egzamin oraz chcą zobaczyć rozwiązanie, no to zapraszamy również na godzinę 18. Czyli w dniu jednego i drugiego egzaminu zapraszamy na godzinę 18. To jest bardzo fajny pomysł, żeby zaprosić ósmoklasistów, dziękuję Patryk, na webinar dla gimnazjalistów umawiający, ponieważ to są też zadania przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, więc na pewno z dobrego źródła. No i też a materiał się bardzo nie różni. Naprawdę to są drobne różnice, więc... Oczywiście zachęcamy was również do odwiedzin naszej strony pistacja.tv i zostawiania komentarzy pod tym wideo, które się później pojawi, bo wasze opinie, sugestie, co było dobrze, co było nie tak, naprawdę bardzo poprawią jakość naszych późniejszych nagrań oraz naszych webinarów. Jesteśmy tutaj dla was, o czym już wspominałem, i robimy wszystko po to, aby wam lepiej było zdać ten egzamin. Jak piszecie w trakcie naszego webinaru, że czegoś nie rozumiecie, to my naprawdę możemy coś powtórzyć, możemy wrócić, najwyżej jakieś zadanie zdążymy, ale ważniejsze jest dla nas, żebyście zrozumieli, co było na webinarze. Życzymy wam powodzenia na egzaminie. Oczywiście. Jednym i drugim. No i cóż, powodzenia i uczcie się matematyki. Cześć wam, miło było. Do zobaczenia. O, chwileczkę. O.